Uh, how's your English? Uh, you my heart, you my soul, love me tender. I, I, I know a couple songs, wiesz, Ma yeah. Mama już wyfigurowe ci kupiła jako pierwsze, tak? Nie wiedziała, że wiesz, po prostu marzę o hokejówkę. Mówi, no jak, że męskie ci kupiłam, no, chłopięce tak zwane. Nie? Kiedy i gdzie narodziło się zwierzę medialne Mariusz Czerkawski? Nie no, teraz przesadziłeś. Jak ciebie poznałem? <laughs> Odpalamy podcast Eurosportu, odcinek trzeci. Ja nazywam się Piotr Karpiński, a dzisiaj moim gościem jest Mariusz Czerchawski. Witam Cię, Mariusz. Bardzo miło. Kiedyś fantastyczny hokeista, 12 sezonów w NHL, mecz gwiazd zaliczony, a teraz jaki golfista? Zaliczony, jak to fajnie zaźwięło. Całe życie pracowałem na ten Mecz gwiazd już przeszły. Za... Nie, nie, Ró... wrócimy. wrócimy. Na pewno, gwarantuję, wrócimy do hokeja, wiem, ale tak. jakim ty jesteś golfistą? Super hokeista były. Ale porozmawiajmy o golfie. <noise> na szczęście Eurosport pokazuje golf PGA i rozmawialiśmy wcześniej o Adrianie Meronku, ale to nie on mnie inspirował. Inspiruje teraz i inspiruje mnóstwo młodych chłopaków, nie tylko z Polski, ale już na świecie coraz głośniej są Adrianie, bo jest top, top 50, na europejskiej liście był top 4, skończył zaraz po McKinley'u czy Johnnie także. Rzeczywiście mamy niesamowity sukces. No, cieszymy się wszyscy z igi Świątek sukcesów, tak? Ale, no bo jak jest numer jeden, to w ogóle jest. jest no, mam nadzieję, że o nie też będzie bardziej, bardziej, bardziej głośno, no, bo, bo może nie, ciężko będzie chyba być numer jeden przynajmniej w następnych dwóch latach, no, bo jednak tych punktów trzeba na, nazbierać, ale, ale rzeczywiście robi świetną, świetną robotę. Ale jak ja zaczynałem grać w golfa, to on miał wtedy 7 latek albo 8. tak? Także tak jak mówię, to nie, to, nie, to, nie, to nie on był inspiracją. Z drugiej strony, oczywiście tak jak kiedyś wszystkich oglądaliśmy i podziwialiśmy Tigera Woodsa, później oczywiście, ta, ta jego legenda trochę się tam gdzieś zachwiała, tak, ale. Yy, ale będąc właśnie w, w Szwecji czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie wszyscy rozmawiali o golfie i moi koledzy wszyscy grali w golfa i, i zawsze każdy sezon zaczynał się jakimś turniejem charytatywnym koniec sierpnia czy początek września, jak przyjeżdżaliśmy przed, 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 przed zgrupowaniami i obodzami sportowymi no i ja taki, taka sierota, chociaż uważałem, że jestem cool yy, nigdy nie grałem w tych turniejach po prostu jak golf, to bez sensu, w ogóle to jest jakiś, jakiś sport o co tu w ogóle chodzi? Tak? Znaczy, no wszyscy wiemy o co chodzi: jak najmniej uderzeń, żeby trafić do dołka przez 18 dołków. No ale ja i dwóch Słowaków, i może jeszcze kolega jakiś, który miał kontuzję, nie wiem, lewego barku, to graliśmy w tenisa wszyscy prawą ręką i, i, i było wesoło i było fajnie. Pamiętam taki wyjazd kiedyś z Edmonton Oilers po sezonie, jak pojechaliśmy na Pubble eh, Beach eh, Golf Course, jeden ze słynniejszych resortów golfowych i, i, i pamiętam Clint Eastwood wtedy był, bo to przyjaciel właściciela z Edmontonialers i prezydent Ford były i, i kilku znanych jeszcze fajnych, fajnych osób i oni w ten turniej rozgrywali, byli tak z, z podnieceni, opowiadali o tych swoich dołkach, o tych zagraniach, myśmy siedzieli właśnie w tą Ja, Peter Klima, Mats Lindgren, jeszcze, jeszcze jeden kolega chyba z, z, z Rosji czy drugi e i nie grający. I tak żeśmy no, trochę się nudzili już na tych kolacjach, bo ile można mówić przez cztery wieczory o, o swoim <grym> graniu. My wtedy w tenisa graliśmy. Ale dzisiaj żałuję. Tak? I dzisiaj doceniam i rozumiem, gdzie, gdzie to wszystko było, dlaczego się to, to, to z, czym, z czym je. Bo e, zacząłem grać 14 lat temu. Oczywiście wcześniej zaczynałem, no bo jak koledzy grali, to próbowałem grać kilka razy, ale to po prostu nie złapałem tego bakcyla. Okazało się, że jak już się, jak już się pozna te tajniki, zacznie grać, i, i to jak opowiada, z jaką pasją nie wiem, Michael Jordan, tak? czy, czy zawodnicy z, w kierowcy z Formuły 1, czy chociażby Rafael Nadal, czy, czy Matt Damon, czy Mark Walberg, który uważa, że bez golfa w ogóle życie nie miałoby sensu, tak? I jak Justin Timberlake kupował pole golfowe, organizował turnieje, Golfowe, jedne z największych na świecie, no to każdy zastanawia, no jak? No przecież to gdzie, gdzie ta muzyka, i to aktorstwo do aktorstwa, do tego golfa. Także tam coś w tym jest. I już nie mówię o baseballistach chłopakach z NFL, czy, 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 czy właśnie koszykarzach, czy no już hokejistach, no mnóstwo mogę ich wymieniać. I tak mówię szczerze: 80-90% hokejistów po prostu gra w golf albo marzy o tym, żeby dobrze grać. także to nie może być coś, że ktoś sobie jedna osoba wymyśliła, tak? bo, bo każdy się pasjonuje. chodzeniem po wspinaczkę górską, tak? maratony, wspaniała rzecz, triatlony, e, Armagedony. Tak? No, no są różne narty. Są różne pasje. Są różne pasje, ale tylu sportowców, co mówi niesamowicie o, o golfie i zaprosi o Dudka, Tomka Iwana czy, czy Zbyszka Bońka, każdy ci wspomniał o tym sporcie, bo to jest coś niebywałego. Jak ważne jest, jak, jak można po pierwsze i odpoczywać, z drugiej strony się stresować, zwiedzać piękne pola, każdy dołek na świecie jest inny, no nie ma dwóch takich samych, tak? no jakby nie są stworzone takie same, no bo idziesz jednak ileś kilometrów między, między tymi dołkami i, i, i grasz. I, 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 I ważność tego uderzenia, no to jest taki prosty przykład, że jak nie wiem, w tenisa większość z nas grała albo gra. drugi serwis, Jakie są emocje przy, przy danym uderzeniu? No to mniej więcej tak, jak przy drugim serwisie w tenisie, daj No bo my nie mamy jakby drugiej możliwości, tak? No to cokolwiek uderzymy, już się liczy jako uderzenie. Czy to poleci na 15 cm czy na 250 metrów. także... A na no. końcu dnia, po czterech dniach, oczywiście amatorzy grają nie, nie, nie zawsze czterodniówki, ale powiedzmy zawodowcy, tak? Po czterech dniach dodajesz te wszystkie uderzenia przez cztery dni, które grasz i się I okazuje, jednym że. i nagle jedno. Przegrywasz jednym, albo, wygrywasz, albo, wygrywasz, albo wygrywasz i przechodzisz do Hall of Fame, albo nie wiesz, to, to oczywiście nie po jednym turnieju, ale, ale, ale żeby. Żeby tak? dlaczego oni się czasami frustrują i czasami nie trafiają tych krótkich uderzeń. Tam, tam są pofałdowania, tam jest, tam jest chwila z zawahania, tam jest czy ta linia, czy ta szybkość tej, tej uderzenia tej piłki, czy ona się w tym momencie sama złamie w lewo czy w prawo, czy, czy ta linia jest prosta, tak, bo, bo te griny nie są proste jak stół. One one są po prostu no, powykrzywiane, że tak powiem. Ale to skoro tak się długo broniłeś przed tym golfem, to jak już y, y, poszedłeś, to od razu się zakochałeś? No czy, właśnie, to, czy to, to nie to to była miłość od pierwszego wejścia? To też nie było łatwe, bo akurat rodził, rodził nam się syn i, i, e, i zadzwonił taki kolega, który miał magazyn golfowy, i mówił: Mariusz, wiesz, bo akurat skończyłeś karierę, fajnie było, jakbyśmy ciebie, pamiętam, Rafał Brindal, e, ktoś tam jeszcze, parę osób takich akurat ze sportu parę osób byśmy nauczyli grać w golfa, zdałbyś na tą zieloną kartę golfową, że masz prawo do gry. No właśnie, bo I, bez niej nie wejdziesz na pole golfowe. Wejdziesz, tak? bo cię wpuszczą, no wystarczy zapłacić A ja się fee. Ale jak ale... się nazywasz Czerkawski, to No nie, to nie, nie. Ja miałem tą zieloną kartę i później jechałem do Hiszpanii, jechałem... Ja oczywiście nie chcę teraz mówić, że nie trzeba, bo trzeba, bo... bo... zielona karta polega trochę na tym, że to jest takie prawo jazdy, tak? Czyli... No bez zielonej karty, to oczywiście pojedziesz na Florydę, przyjedziesz na pole, zapłacisz, powiesz, że chcesz zagrać, wypożyczyć kijem. Szansa, że cię nie spytają o tą zieloną kartę, tak? Tylko no wyjście tam powoduje, że nie masz pojęcia co zrobić, tak? Nie wiesz, w, w którym kierunku, z jakich te-boksów, team, team jakie są reguły na polu, co robić, jak, jak poprawić trawkę. Mylkę, piłeczką kogoś trafić. Albo zagrać. No oczywiście, że się zdarza, dlatego musisz wiedzieć, kiedy możesz uderzyć, kiedy ktoś jest w Twoim zasięgu, że możesz kogoś trafić, i tak dalej. Oczywiście grasz w grupach, tak? Możesz grać samemu, ale, ale często się gra maksymalnie można mieć czterech. Zawodników we flightie. Także no, no to, to wracając do tej zielonej karty, yy, i oczywiście, no wiesz, mówię, nie, no, mówię, Andrzej, to nie, nie mam czasu, wiesz, że tu tenis, jestem zakochany w tenisie od 20 lat, jest, jest spania, teraz coraz <grym> lepiej gram, już mam swojego trenera, już wiesz, po, po graniu wiesz, nie wiem, z Wojtkiem Fibakiem, czy Biernemborgiem, czy Vilasem, tak jak graliśmy w Sopocie, czy często. Z Borgiem. Akurat miałem przyjemność w Sztokholmie grywać kilka razy, i, i to jest też fajne, że czasami po pograniu po z nim, jak siadaliśmy, on mówił że zawsze marzył, żeby być hokeistą. Znasz jakie to jest życie. Nie? Może dlatego tak szybko skończył karierę, jak miał 28 lat, bo może ten tenis go aż tak bardzo nie kręcił. Tak? Do tego... Tego, tego, tego trudno. Ale to rozwikość. nie powiedział ci, że skoro marzył, to dlaczego nie został? No bo wiesz, byłem trochę za szczupły, mówił, bo wiesz, no tam byli lepsi ode mnie, a jednak w tego tenisa, wiesz, mi to tak fajnie wychodziło, ten wolej, forehand, wszystko, wiesz, wszystkich, wszystkich lałem. Także, no, czasami tak bywa, wiesz, że, 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 no nie sądzę też, że on grał i marzył cały czas o hokeju. No trochę to, 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 to był. trochę było ściemy, może, ale, ale uwielbiał, wiem, że uwielbiał hokej i często chodził na mecze hokejowe. Także. No, wracając do tego golfa i wiesz, i trochę to trwało. No dobra, najpierw sesja zdjęciowa, dostaniesz kije na prawo, no ale ja mówię: A, no właśnie, a propos kijów, ja chcę kije na lewo. Jak na lewo? Czy cały świat gra na prawo? Ja mówię: No tak, ale ja grałem kilka razy na prawo, nie do końca to jest mój swing. Ja jestem praworęczny, ale chcę grać na lewo. A dlaczego na lewo? Ja mówię: No, bo większość hokejistów praworęcznych gra w hokeja na lewo. A ja chcę grać tak jak, na, jak w hokeja. No nie no, ale jak, no wieś, jak? Leworęczne kije to nie jest tak łatwo dostać. Wiesz, to jest 2% osób. Z tego połowa gra w Kanadzie na lewo. <laughs> Oczywiście w Stanach też widzę sporo grających na lewo. No i wiesz, i on mówi, dobra, to już ci te, te, te kije na lewo. Mamy trenera. No i tak wiesz, kilka miesięcy byłem na, na, na tych treningach, na, na tym drivingu, no i wreszcie kiedyś zadzwonił. I nagle, wiesz, to też taki timing. Jurek kończył chyba karierę w podobnym czasie, bo jesteśmy w podobnym wieku, więc rok, rok młodszy. I mówię, Mariusz, wiesz, słyszałem, że zacząłeś grać golfa. Przyjedź do Krakowa, zrobimy. Mam taki turniej charytatywny. Wy, Jurek, kurczę, ale ja jeszcze w życiu nie grałem żadnym turnieju, Zwariowałeś, w maju zacząłem, w, w, w wrześniu robisz turniej, no nie dam rady, chyba. Mówię, nie, przyjedź, przyjedź, będzie fajnie. No dobra, to przyjadę. On ale ty też gra, i mówię, No też dopiero zacząłem, w Hiszpanii, trochę w Anglii wcześniej, wiesz, uderzałem. Okej, okay, no przyjadę. Ja. No, oczywiście tam y, zająłem dosyć odległe miejsce, że tak powiem, ale, ale wiesz, golf jest też fajny, że, że, że są te kategorie, handicapy, różne kategorie netto. Także każdy ma po prostu możliwość wygrania, zależy, no, Wam od w swojej grupie. Tak, swoim po, na swoim poziomie. Na swoim tak? poziomie. Także tak. to jest też fajne, bo wiesz, w tenisie, czy grasz w koszykówkę, czy w hokeja, no wiesz, są lepsi, gorsi, trudno ich jakoś tak połączyć, podzielić. No jak grasz z gorszym w tenisa, sam dobrze wiesz, czy w ping bez no bez szans i też bez przyjemności, bez przyjemności dla Ciebie. Bez tak? tego lepszego. Tak. A tutaj, jak masz nawet, we flycie i każdy ma inny poziom, no dalej grasz swoją piłką i wiesz, to twoja piłka cię interesuje. Oczywiście chodzisz, pomagasz, czasami doradzasz tym słabszym, ale, ale jakby cały czas grasz swoją, swoją, swoją piłką i to jakby nie, nie wpływa na, na, na jakość twojej gry. No oczywiście zagrałem wtedy 126, teraz już grałem po 70 kilka uderzeń i, i pamiętam taki kolega ze mną z Tychów grał i, i on miał chyba 124 uderzenia. Ja mówię, ty Romeka, ile ty grasz? mówi, no już 3 lata. 3 lata, kurczę, ja dopiero za często 26 4 lata, więc to jest rzeczywiście taki trudny sport. Jest <laughs> taki te, techniczny i tak dalej. Ja mówię, nie, nie, no, muszę pocisnąć trochę żeby lepiej. No i udało się w 4 lata dojść do handicapu 4. Także to jest dosyć, dosyć fajne wyzwanie. I generalnie handicap taki singlowy, niski, to jest tylko kilka procent osób na świecie ma z amatorów. Także to, jest, to już wchodzi w taką trochę. Jakby zbiór takich osób, gdzie rzeczywiście ten, ten, ten gol już jest na, na takim dobrym, amatorskim poziomie, m, można mieć sporo, sporo frajdy. A jest lepszy, ty frajer. czy Dudek? No zależy, widzisz, zależy. No, ge generalnie to jakby mamy tą rywalizację od, od, od wielu lat, Ale taką fajną. A handicap macie taki sam? Czy? Handicap podobny, on chyba teraz ma nawet niższy trochę. Ale e, czasami to powoduje, że może przegrać, bo jak gramy w, na przykład w turnieju, gdzie jest handicap się liczy i on ma na przykład minus dwa uderzenia, a ja, mam, a ja mam minus trzy uderzenia, no to przy tym samym rezultacie 75, minus moje 3 jest 72, minus jego 2 jest 73. Czyli jeden przegrał, tak? Okay. Zależy, ale, ale oczywiście, no teraz byliśmy w, w Tajlandii na takim dużym turnieju World Amateur's Golfer Championship. To Udało mi, się, udało mi się zająć lepszą pozycję niż. No nie, widziałem na puket to się. Tak, bo na Puket. mamy oczywiście co roku są takie eliminacje w Polsce, jest, jest, jest kilkanaście takich eliminacji w różnych, na różnych polach w Polsce. Oczywiście to się dzieje też w tym samym czasie w kilkudziesięciu innych krajach: Szwecja, Malezja, Tajlandia, Niemcy, Austria. Mogę wymieniać bo jest 34 kraje, no sporo tego jest. I, i jak wygrywasz swoje eliminacje w, w danym kraju, to później zapraszają cię na te eliminacje światowe. No właśnie, bo widziałem tam jakiś filmik na, na twoich mediach społecznościowych, jak chyba odbierałeś nagrodę i odbierałeś nagrodę z, w koszulce z orzełkiem na piersi. Tak, bo ty... Reprezentujesz... ty jesteś reprezentantem tak. Polski w tej, dyscy... w tej tak, dyscyplinie, tak? Tak, tak. Znaczy, Amatorów, nie, nie. tak? Amatorów, tak. Bo jest jeszcze kadra oczywiście Polskiego Związku Golfa, gdzie też jestem w seniorach. E, niestety, już to tak brzmi, ale senior to jest 50, plus, tak? Później jeszcze Master Senior 65. Nie wiem, czy nie jest jakiś super, super senior, masz 75. Ale oczywiście, no, jakby, kadra w ogóle Polski jest stworzona z młodych, z młodych osób, tak? Bo teraz sporo młodzieży gra i, i ci młodzi po prostu są lepsi dużo od, od, od nas starszych, mających po, 40 plus czy 50 plus, ale, ale właśnie kadra reprezentacja seniorów też, też w tym roku nie mogłem jechać na mistrzostwa światowe, ale, ale, ale miałem, dostałem powołanie też do tej reprezentacji seniorów, gdzie jest chyba 6 czy siedem osób. I tak, reprezentujesz kraj, jedziesz normalnie z flag ceremony, z flaga, w tym roku Jurek Dudek wnosił flagę polską. Um, i... Ale to cała ta reprezentacja e, złożona jest z osób, nazwijmy to, nie, znanych? Nie, nie. nie. My mamy swoją grupę celebrities. No. Organizator Sławek Piński wymyślił taką, e, taki wariant właśnie celebrities, a później są po, po, podzielone tego, na te kategorie. I ja w tym roku wygrałem tą grupę naszą celebrities. I... Ale od ostatnich pięciu lat, czy sześciu, już już chłopcy, aktorzy, czy muzycy ciężko nawet nim się czasami nie chce przyjeżdżać na te turnieje, bo zawsze wygrywają sportowcy od iluś lat, tak? albo Michał Ligocki, albo Mateusz Ligocki, Jurek Dudek, ja, wcześniej Mateusz Kusznierewicz. to tak zawsze żeśmy się rotowali ten sport yy, trochę jak zaczęli, jak pokończyliśmy karierę, i zaczęliśmy grać yy, w golfa, no to, no to już koledzy, jak yy, Krzysiu Materna, czy Gosowski, czy, 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 czy te chłopaki, za nim mrół, -ru, czy. Czy, czy Robert Rozmus tak, grający. No, już to coraz mniejsze szanse mieli, żeby wygrywać tą grupę celebrityzmu. I teraz trochę ten sport to, to przejął. Ale, ale przyjeżdżałem tam i Szymek Ziłkowski i paru innych kolegów. Czyli rozumiem, że na takie zawody, na jakich byłeś w Tajlandii, jeśli każdy z widzów by się. Tak. Prezentował odpowiedni poziom i brał udział tak. w tych turniejach, w których ty bierzesz, miałby szansę pojechać. Nie, być moje, w, tej reprezentacji. nie w naszej może kategorii tej cele, ale w, oczywiście w normalnej bo Dlatego mówię, że są te eliminacje. W, to się nazywa World Amateur Golfers Championship. I są w AGC, i są, i są te eliminacje w Polsce. I tak, i jeżdżą normalni. To też jest takie niesamowite, że ci ludzie którzy nigdy może wcześniej nie mieliby możliwości, okazji, nie wiedzą, jak te sportowe emocje i to rozpoczęcie turnieju, później ceremonia wręczania nagród i te cztery dni grania, i to liczenie, granie z innymi ludźmi ze świata, tak, zmienianie tych flightów co, co codziennie, grasz z kimś innym. No, no jest to taki przesmak takich, takiego, takiego, Czegoś wyjątkowego, specjalnego I, i tak, oczywiście normalni ludzie mogą, pracujący codziennie w swoich firmach, czy, czy w pracy, czy w korporacjach, czy, czy robiących, mających swoje działalności. Szanse są, że jeżeli wygrywają później taki finał w Szczecinie, bo zawsze ten finał jest w Szczecinie trzydniowy, wygrywając w swoich grupach, kategoriach grupowych ten turniej finałowy, a żeby się dostać do finału, trzeba wygrać jeden z tych, czy tam być w pierwszej trójce w tych turniejach eliminacyjnych. Do tego zmierzam. tak? I później dostajesz możliwości zagrania w finałach. Tam jak wygrasz, to już wtedy jesteś przez organizatora zaproszony. Dostajesz koszulkę z orzełkiem, reprezentujesz Polskę. Ale ty już znalazłeś odpowiedź na pytanie, co jest takiego w tym golfie, że no nie chcę powiedzieć, że celebryci, ale no dużo jednak ludzi, którzy, czy uprawiało sport, czy, czy, czy W Hiszpanii czy, 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 czy w Anglii, tak? gdzie, gdzie czasami za kilkaset funtów cały rok możesz grać na danym polu. Także to jest na pewno jest, no wieś, no większość pól, praktycznie 99% jest, jest, jest prywatnych w naszym kraju i jest ich około 20. To jest wspaniałe, że są i że, i że przez te ostatnie 25 lat tych 20 powstało ponad. Są tak zwane strzelnice golfowe, czyli tam już jest ich ponad 50 chyba, z... tam gdzie można pomachać, potrenować, potrenować tak, tak, ta. tak zwane popularne drivingi, driving range, ale... ale... No i trzy e... takie, Mariusz, trzy takie aspekty, które ciebie tak bardzo w tym golfie kręcą. Rywalizacja? Jak wszędzie w sporcie. Ale jest, ale jest niesamowita, wszystko cię ciebie zależne, wiesz, nie, nie pedałuję na rowerze i nie, i nie narzekam na to, że nagle opona mi się zjechała, tak, albo łańcuch mi spadł. Tu, tu mi nie może spać łańcuch. Ja jestem tym łańcuchem, tak? Na gokartach nie muszę, się, wiesz, no mogę biegać, tak? Mogę. No mogę biegać, tak? Okej, okay. no jest rywalizacja. Trochę... trochę to jest inna rywalizacja, bo ja, jeżeli ja wiem, że jestem. Ok, jeżeli wiem, bo to, to trochę jest inaczej, do czego zmierzam, bo jesteśmy mniej więcej na podobnym poziomie, grając na przykład w danym turnieju, każdy z nas może wygrać. Jakbym biegł maratony praktycznie przyjeżdżając tam, ty się cieszysz, że go ukończysz często, tak? Albo cieszysz się, że wiesz, że będziesz tam w pierwszej pięćdziesiątce, czy setce. No jako amator nie amator, wygrasz. nie masz amator. szans, tak? Jakby to jest inna jakby rywalizacja. I, ale no, okej, okay, no w szachy grasz, to jest rywalizacja, tak? No, jakby no, ale, ale, ale to, to jest taka wyjątkowa. No abstrahując od, od środowiska, które widzisz, tak? Od, od krajobrazów, od tych nowych pól, które możesz zwiedzić, albo na której wychodzisz, Podobno, podobno spacer jest najbardziej zdrową formą tak, rekreacji, Czyli która istnieje. Ale Melek Meleksem nie jeździsz? Nie, typowo? nie, nie. Chodzi mniej więcej między 10-11 kilometrów. Jak ja zagram cztery razy w tygodniu, mam około 50 kilometrów w nogach, tak, no, między dołkami i tak dalej. Wiesz, Ale ktoś, Kiki ktoś ci nosi? Nie, mamy takie, albo noszę sam często, albo mamy takie specjalne już są wózki, które możesz kupować, golfowe, czy tak, albo je ciągniesz, po prostu te kije kładziesz na, tym, na, tych, na tych dwóch kołach, czy trzech kołach. I... Czy nie czemu... masz jakiegoś swojego asystenta, który. Nie, no, przeważnie kumpla, nie, nie no, wiesz, Kadiego to mają zawodowcy przeważnie. Oczywiście, że jak jedziesz do Tajlandii, czy jedziesz yy, w Anglii, na na, na dobrych polach, to tam są zawodowi Kadi, tak? Albo w Ameryce, w USA, jak teraz byłem, no to wiesz, często na tych prywatnych polach ci Kadi są, którego czasami masz obowiązek zabrać, no po prostu utrzymujesz ich, dajesz im możliwość zarobienia pieniędzy, tak. Ale. Yy, yy, ale ta rywalizacja i spotkanie się z przyjaciółmi, tak? No bo jednak spędzasz kilka godzin, no oczywiście za chwilę, no tak, mogę się spotkać z przyjaciółmi w innych w jakby relacjach. No, ten techniczny aspekt, za każdym razem, jak nawet zobaczysz tych zawodowców, to się nie zdarza często, że po turnieju praktycznie 30% tych zawodowców idzie na ten driving na strzelnicę i zaczyna coś kombinować, poprawiać. coś poprawiać, coś, żeby na, na jutro było lepiej, zaczyna idzie patować, zaczy... No nie zdarza się, że grasz w piłkę i po meczu piłkarskim idziesz i, i wykonujesz rzuty wolne, tak albo fokeja wychodzisz. I... Oczywiście może mieć na siłownię, idziemy pobiegać, pojeździć na rowerze stacjonarnym i tak dalej, ale, ale to taka, ten, ten aspekt taki, że cały czas się doskonali, że cały czas masz ten głód i cały czas już czujesz, że to jest właśnie to. Techniczny aspekt jest niesamowity, rywalizacja jest, 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 jest czymś wyjątkowym. Ale słuchaj, Holin in one to jest czysty przypadek. Nie można, no, no nie można wytrenować trafienia do takiego masz, do takiej dziurki z dużej odległości. Masz prawda? rację, tylko że jakby większe szanse ma ten, co dobrze gra, niż ten, co słabo gra. No ale to nie czyli, wystarczy czyli po prostu. Jest, czyli jest dalej przypadek. Ale jakby miał wstać, to bym obstawiał tego, co gra, niż tego, co nie gra. Trafiłeś kiedyś? Słabo. Za pierwszym razem? Dałbym się. No. Akurat mój syn był świadkiem, także to jest niesamowite na, na liście polanie w Warszawie. 120 128 metrów miał, bo to, to się zdarza na tych par 3, czyli bo tam masz par 3, par 4, par 5, w zależności od długości dołka, tak? I, e, oczywiście skalibracja pola, ile uderzeń, bo za chwilę powiesz, il, 72 uderzenia przeważnie na świecie, średnia, no to jest, to, jest, to jest par pola, dlatego par pola to jest professional average result, nie, że w Polsce ktoś się par pola, mm. to jest par, to jest professional average result i wszystko powyżej albo poniżej, no to już jakby się inaczej liczy, także jak oglądasz na urozpoczynku na przykład golf jest ktoś jest minus 7, minus 6, jaki minus, o co chodzi? Tak? No to zamiast mówić, że on już ma 198 uderzenie po trzech po, po dniach, tak? no to mówisz minus 3, na przykład, że jest godny, w McIlroy jest minus 7. Co to znaczy? Czyli jest 7 uderzeń poniżej tego par pola, tak? Professional Average Results, żeby było łatwiej liczyć i łatwiej widzimy, co ten co ma najmniej uderzeń, najbardziej na minusie albo czasami na plusie, jak jest grają w Szkocji, wiatr wieje, deszcz w oczy leje tak? no to czasami jest ciężko wyciągnąć par pola i chłopaki wygrywają przy wyniku plus cztery. Tak? jak zrobiłeś ten holin one to była euforia skakałeś no, ostatnio, ja, ja... ostatnio widziałem e, na jakimś pokazowym turnieju w Stanach e, koszykarz Steve kerry zrobił tak, e, tak. holin no, one no to zwariował Steph, to tam była duża publiczność on zrobił ca całe show z tego No bo tak, no trafisz przy takiej publicy, jeszcze tak. kamery są i tak dalej to jest w ogóle a często jest tak że na przykład w nagrodę masz e, samochód tak Zostaje samochód? No nie, 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 nie. nie było akurat y, nagrody wtedy. Weszliśmy po prostu. Tak z kolegami sobie, pograć. Z kolegami pograć, ale akurat jak wtedy miałem tego Holimana, byłem z synem, tak jak powiedziałem. Także pojechaliśmy z młodym po prostu na pole zagrać w jeden z weekendów i, i udało mi się trafić. Ale to też nie, nie widziałem, bo trochę było za górką. Ten, ten, ten green był trochę w, skręcał w prawo i, i czułem, że super uderzyłem, idealnie na odległość. Usłyszałem troszeczkę taki, taki klank. I mówię, kurczę, Iwo, może, może, może się uda. I jak dochodzisz, wiesz, te emocje, dochodzisz na green, nie ma piłki na greenie, tak? Patrzysz za greenem, też nie ma. Mówisz, o, może jest w dziurce i tak idziesz, 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 patrzysz. Jest. Okay. That's, that's, that makes you a day. No jest, są ludzie, co całe życie nie, 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 nie trafią. Znam kilku, co mają po 3, 4 czy 5. Jeden kolega, właściciel pola w, w Wrocławiu, ma chyba z 6, 7 na swoim polu. Także, no... Skurzasz się... się na polu golfowym często? No jasne. Się. Irytujesz się mocno? Zdarza się, tak. Co cię irytuje? No przeważnie złe uderzenie, tak. No wiesz, jak robisz zamach i kij, główka kija idzie koło 100 mil na godzinę, ciężko ją skontrolować, tak, bo to, jest, to są takie forces, to są takie siły po prostu, wiesz, no, jak, jak fizyka, tak, jak zaczynasz machać i, i napędzasz tą główkę kija i ona jest 160 km na godzinę, tak, bo to w milach tam się często liczy, to... I wiesz, ball speed, czyli szybkość piłki jest wtedy odlatująca, no nie wiem, 170 mil, tak, czyli prawie 300 na godzinę. I pomylić się o kilka, o kilka stopni na ułożeniu łopatki, to szansa, że jest 30-40 metrów w lewo albo w prawo, zależy, gdzie wiesz, jakby w którą stronę od, odchylić. jakiś Tiger Woods powiedział, nie jesteś, nie jesteś dobry tak jak twoje najlepsze uderzenie, tylko jesteś na tyle dobry jak twoje najsłabsze uderzenia. Tak? Czyli twoje najgorsze uderzenia czasami, które mało się mylą od, od, od celu. Tak? To jest to, co powoduje, że później wygrywasz. i, i Tiger Woods wygrywając czasami turnieje, potrafił przyjść po rundzie i powiedzieć, że no, no dzisiaj miałem super 7 strzałów. Nie? 7 strzałów, zagrałeś 63, jesteś minus 8 na polu. Zlałeś przeciwników, Mówi, no tak, ale takie idealne strzały miałem 7, a resztę to był fighting for, for the result. A ty jesteś wymagający wobec siebie, jesteś krytyczny wobec yeah. siebie, jesteś perfekcjonistą, no, jeśli ja chodzi. Perfekcjonistą nie powiedział tego aż tak bardzo, ale jakby dążę do zawsze do takiego, wiesz, no, okay, tam, dążę do ideału, co wiem, że jest ciężkie, ale, ale potrafię czasami po rundzie iść, wybić 100-200 piłek i, 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 i trenować. i. Chłopaki już siedzą na lunchu i mówią, ty no zwariowałeś, no chodź tu do nas, nie? a ja tam jeszcze mówię, nie muszę, coś mnie, coś brakuje, coś, coś przeoczyłem, coś chcę naprawić. Ale tak. tak... taki zawsze byłeś, czy to odkryłeś sobie w golfie, czy to jest po prostu nie, twoja wiesz, no, cecha charakteru? Szansa, mówiąc o meczu gwiazd, czy bycie pierwszym Polakiem w NHL, no, nie możesz się tam dostać, a generalnie olewasz temat, tak. Czyli zawsze byłem tym, co zostawał po treningu, co trenował dodatkowo. co co myślał, jak zjeść, jak się wyspać, co zrobić. Oczywiście, że spontanicznie też się różne rzeczy działy w życiu, tak, i, i, i była jedna i druga impreza, i, i było jedna i nie przez Pana noc, ale nigdy nie przed meczem, nigdy nie w ważnych momentach, nigdy nie, nigdy nie wtedy, co wiedziałem, że może zaważyć wiesz, na, 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 na rezultacie. Także no, ciężka praca i poświęcenie, determinacja. To jest mi znane, że tak powiem. Nie jesteś to serio? To, a ty, no, to nie tylko talent? No nie. Mariusz, powiedz mi, yy, odejdę na moment od, 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 od golfa. Kiedy i gdzie narodziło się zwierzę medialne Mariusz Czerkawski? Nie, no teraz przesadziłeś. Jak Cię poznałem? Eee, Dobrze czujesz się na świecie. Ale nie, prawda? wiesz co, jak ja, jak ja widzę swoje wywiady, wiesz jeszcze, jak. Kolega Dusik robił ze mną, jak miałem 15 lat, jakiś, wiesz, w lokalnej gazecie w Tychach albo kolega Zydorowicz, wiesz, wywiady w, w telewizji na, na południu Polski, żeśmy tam po meczu coś rozmawiali. To, to przyjechał kiedyś do mnie na wywiad, jak, jak wyjeżdżałem do Szwecji, i praktycznie byłem dzień przed wylotem, zestresowany. A, to, a nie zapomnę, że to był stres wtedy, bo. W 1991, jak się wylatywało, to pierwsze całe dwa dni spędziłem w Warszawie, żeby dojechać, dostać wizę do Szwecji, wrócić z nią. E, nie, nie, nie znasz języka, nie ma komórek, nie googlujesz nic, nie patrzysz na Google Maps, gdzie, gdzie będziesz mieszkał, nie oglądasz sobie tego. To znaczy, że mapę możesz jakąś otworzyć, no, prawda? No, no, no bo jeździłem z mapami tak, generalnie. No ja też. Generalnie, sam jeździłeś, tak, ale. Ale to wiesz, to był mega stres, nie? i pisanie listów do rodziców i w ogóle wyjeżdżasz, i nie wiesz, kiedy wrócisz, bo to nie jest tak, że wiesz, nagle tanie linie lotnicze latają. A nagle wiesz, bilet kosztuje tyle, co mój tata zarabia w miesiąc, tak? czy, czy w dwa e, czy, w czy w trzy nawet, bo jak kosztował bilet 300 dolarów, to wiesz to. I e, mega stres pamiętam tam przyjechał na wywiad. Jak ja widzę czasami ten wywiadna. No... To nie wyglądam na zwierzę medialne, że tak powiem. Trochę jestem inny teraz, a inny wcześniej. No jasne, że minęło 32 lata od tamtego momentu, ale e, wiesz, no, nigdy nie byłem jakoś bardzo wycofany i, i zawstydzony i, i taki, że. Nawet czasami może mówię trochę za dużo, no ale, ale mam nadzieję, że to się wytnie. Nie, nie, nic nie będziemy wycinać, ale lubiłeś być, nie wiem, od, od dzieciństwa, od mm. szkoły w centrum uwagi, byłeś taki towarzyski, ludzie, nie wiem, koleżanki do ciebie lgnęły, kolegów miałeś dużo. Czy... No, możemy powiedzieć, że koledzy też, no, wiesz, bo to na tym to polega zabawa. Czym, tak, jeżeli o tym mówisz, to tak, no, jakby w, czy w klasie, czy w grupie. Dużo towarzystwa? Nie do końca dużo towarzystwa, że stałem i byłem stand-uperem, bo podejrzewam to on, bardziej o nich mowa. Ale, ale, ale byłem takim, coś trochę ciężko mówię, ale bywałem takim li liderem, że tak powiem, tak? Czyli e, dobry przykład jest. E, byłem kiedyś asystentem kapitana przez, przez sezon czy dwa w, w Islandersach i, i kiedyś, kiedyś menadżer drużyny do mnie przyszedł, bo tam kapitana i, i asystentów, to nie jest tak, że tak jak w Polsce. Kto będzie kapitanem? Głosujemy na Henka. Kto za Henkiem? Nie. No, przychodzisz, jakby jest rozdany temat, bo management drużyny jakby... Widzi potencjał w kimś? Nie, no dysygnuje, tak? Okay. Kapitana i, wiesz, i tak dalej. Asystentów. I on mówi, wiesz, no, nie zastanawiasz się, dlaczego zostałeś kapi yy, asystentem kapitana? Mówi Mike Milburys, wtedy pamiętam, w Nowym Jorku. Ja wiem no wiesz, no już tam osiem sezonów w lidze. 30 bramek na sezon, wiesz, na jakieś doświadczenie jest, A on mówi, No, tak, ale jeszcze mamy paru chłopaków bardziej doświadczonych od ciebie w drużynie, tak. I wiesz, co? Byłem ostatnio, jak byliśmy na, na kolacji takiej z drużyną, bo to był chyba nawet Christmas dinner, taki wiesz wcześniejszy, świąteczny taka kolacja, i widziałem, że przy twoim stoliku było sporo zamieszania. I, wie, I wielu chłopaków, jak opowiadałeś, słuchało z ciekawością to, co masz do powiedzenia. I poczułem, że jesteś tym człowiekiem, z którym chcą przebywać. I to trochę może ma jakby z tym do, do roboty, tak? Czy to była podstawówka, czy to było w drużynie później? Oczywiście, że jak wchodzisz do drużyny, jesteś nowy i zaczynasz jakby całą układankę i się poznajesz, i się przedstawiasz. No, no, siłą rzeczy nie zostaniesz od razu. Tak, to też ma wpływ później ile masz lat, jakie doświadczenie, ile meczów grałeś. Bo inaczej, jak wchodziłem w Montreal Canadiens do drużyny i miałem już za sobą mecz gwiazd i się witasz, a oni cię znają, a bardziej ty niektórych nie znasz. A inaczej jak przyjeżdżałem do Szwecji czy pierwszy raz do Boston Bruins, tak, Czy do Szwecji, jak miałem 19 lat czy 22 jak do Boston Bruins, ja się zacząłem przedstawiać i mówisz Mariusz, i oni nie mają pojęcia, jak to powtórzyć za chwilę, tak? I muszą ci nadać jakiś szybko nickname, tak? Jakiś, jakąś, jakąś nazwę dla ciebie, bo przecież Mariusz nikt w Szwecji nie powtórzy, tak? Nikt tam nie wie, co to jest Szyczy i tak dalej. Czyli dlatego był marę, tak? w um, sta ten... Stanach Mario czy, 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 czy Polish Prince. i na... I to są te momenty, tak, i tak, w większości, w większości czy, czy w klasie, czy w jakiejś drużynie szkolnej, jak graliśmy w piłę, czy później, wiesz, jak byłem w Winiorach, czy w Młodzikach, to, mm, to, to tak. No, często grałem też ze starszymi, bo jak, jak mi dobrze szło, mając 14-15 lat w ok ja, no, często grałem z 18 latkami, 17 latkami w starszych drużynach. No, to oczywiście na lodzie pokazywałem, że potrafię być tym, który warto mieć w składzie, ale nie zawsze w szatni byłem tym rozgrywającym pierwszym, tak, no bo trochę jednak starszyzna wtedy bardziej rządziła. A miałeś, no zakładam w czasach NHL, byłoby to prawdopodobne jakieś szkolenia medialne? To, to, to było powszechne? Robiło się coś takiego w zawodowej lidze? Że nie, nie mieliśmy tego. Zwracał ktoś uwagę właśnie z managementu, z szefostwa, że Zawodnicy powinni dobrze wypadać w mediach, powinni wiedzieć, jak się tam zachować, czy jakby nie było takiego tematu? Nie, wtedy nie 20 lat, wiesz, też nie było tematu diet za bardzo i tak dalej. Oczywiście był dietetyk, tak, ale teraz jest to, myślę, 20 lat później, jest to, to zupełnie inaczej. Oczywiście, zawsze musiałeś być nienagalnie wyglądać na wywiadach, tak, w miarę dobrze się wypowiadać w swoim klubie, jakby nie, nie szastać. Rzucać jakiś hasły obraźliwe i tak dalej. Wiesz, no, są, są pewne reguły, tak, ale, ale nie, nie, nie było szkoleń, wiesz, jak masz się wysławiać, wypowiadać. A uważasz, że to jest coś, co sportowcy powinni przechodzić? Na przykład, jak teraz patrzysz na ciebie, znaczy, ja widzę, na że sportowców. Dużo, dużo chyba lepiej jest teraz niż, niż, niż wcześniej. Znaczy, ty masz większy kontakt, ja oczywiście, bo obserwuję z boku, tak, ale, ale uważam, że, że zawodnicy wielu z, wielu z nich i rozmawiają w innych językach, tak, bo, bo, albo gdzieś grają, albo już w szkole. W Polsce też coraz częściej przecież rozmawiamy w szkołach i dzieciaki chodzą do różnych szkół i, i zawodnicy widzą, co się dzieje, i, i to wszystko jest bardziej dostępne. No, też nie zapomnij, że za moich czasów no, były dwa kanały, jak zaczynałem, tak? no, teraz jest trochę więcej. Także e, w 1988 cudów nie było. Nikt, nikt nie miał pojęcia o rozporcie. O rozporcie miałem pojęcie, jak wyjechałem do, do Szwecji e, w 1991. Mi się okazało, że działałem taki kanał jak MTV, Eurosport. I się ma komórki, pisze się SMS-y, i w, i wiesz. I oczywiście widzieliśmy te cegłówki w Polsce jeszcze chyba w początek lat 90., no ale to, to trochę wiesz, trochę inna bajka. Także wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie radzimy, a nawet jak się znajdują tacy zawodnicy, którzy, którzy są trochę mniej ogarnięci, że tak powiem, ale są wtedy weseli, mają sporą klikalność, ludzie uwielbiają ich oglądać, bo są naturalni, bo są, wszyscy wiemy mniej więcej o kim rozmawiamy chociażby, ale, ale czasami tak jest. No weźmy, Piotrka Żyły, który który, który no, każdy czeka, z, co on powie następne, tak? No, a jak weźmiesz kogoś, ktoś pokładany, miły, grzeczny, mówię, że nie, no znowu będzie mówił podobne rzeczy, tak? no, staraliśmy się, daliśmy sobie wszystko, no jasne, że nie zawsze tak jest, ale trzeba stanąć przed lustrem, zobaczyć, czy jednak przy mi był lepszy, czy nie, przeanalizować błędy. No wiesz, no, też często to słyszysz i mówisz, no nie, no dobra, no, to wszystko wiemy, tak. Tak, Przez... Powiem Ci szczerze, że e, mam nadzieję, że uda mi się jakieś Piotr Żyłe zaprosić do, do takiej <noise> rozmowy, bo sam jestem ciekaw, bo nie miałem okazji poznać go osobiście i nie wiem, czy on, e, chciałbym się dowiedzieć, czy on prywatnie też jest taki jak przed kamerami, po skokach, czy przed e, skokiem, bo jest to pewna, e, no właśnie, pytanie, czy kreacja, czy, czy, czy nie, coś wydaje się, naturalnego? jest naturalne, on już o tym wie i nawet tego nie chce zmieniać. Mówiąc mnie o Garnian, akurat nie, 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 nie mówiłem o nim. Tak, tylko, no, bo, bo ale to no, wiesz, no, mamy, no, sporty, no, no, sporty, no, mamy sporty tak. walki, tak. mamy różne podejścia. Mamy różne promocje, różnych rzeczy, także to nie wszystko nam się podoba tak, no bo jak masz jakiś. Ale w danych dyscyplinach to może musi być. Jak rozmawiasz z kimś na konferencji prasowej, ktoś podchodzi i ładuje cię pięścią, albo cię obraża werbalnie, słownie, no wiesz, no, podejrzewam, że wtedy jest klikalność, oglądalność Ludzie ludziom, a jak się zachowają na ringu. Tak? Tak, 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 tak jest taka jest rzeczywistość teraz. Bo u ciebie w pewnym momencie twojego życia pojawiły się nie powiedzieć, występy w filmach czy w serialach, ale się pojawiło tak. się trochę takiej pozasportowej aktywności. Tak, masz czy to jest coś, co ciebie dużo kosztowało, yy, właśnie emocji, stresu, czy, czy ty z tym luzem do tego podchodziłeś i, i no, szło, szło gładko? To, 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 to fajne pytanie, bo to jest, to jest ciekawy wątek. Tak naprawdę to się wydarzyło. Nie miałem z tym jakiegoś większego problemu, było, było ok, bo dawałem sobie z tym radę, ale, ale jest stres. Znaczy, zupełnie łatwiej mi się rozmawiać z tobą, możemy godzinę, dwie, niż, niż, niż wiesz, zagrać cztery scenki, tak, gdzie wiesz, jeszcze raz, i jeszcze raz, nie dlatego, no, że coś złego zrobiłeś, tylko z tej strony, z tamtej strony, a to jeszcze tak, a to jest jednak ta emocja, a tam z tyłu jednak ktoś przeszedł nie? nie w tej linii, co trzeba było, wiesz, to to. Pamiętam, jak z, z tymi zawodowymi aktorami wtedy miałem jakby kontakt z, i stałem z nimi na planie i czekaliśmy. Nie, nie, bo to jeszcze światło musimy zmienić, bo to jednak to słońce trochę zaszło. No i wiesz, i oni po prostu stali, tam palili papierosy, tak. i, ja mówię, ale to, to, no, i to jest, wiesz, porównał dziob, że to jest część naszego... Albo czekasz cały czas, albo coś grasz. Albo czekasz cały czas. W pewnym oni wiedzą, że o 16 jakby muszę iść do teatru, tak i muszą to skończyć do 16, bo ja muszę jechać dalej. Ale wiesz, siedzisz w tych trailerach albo w tych autobusach i jest to, to, to jedzenie, tam te panie dbają o ciebie, czy panowie, żeby było, żeby było dobrze i w tej garderobie. Jakby ta cała atmosfera i jakby drużyna, wszystko jest super, tak, ale samo to granie, powiem ci szczerze, to. to, to jakby mnie to bardzo kręciło szansa, żebym kontynuował pewne rzeczy, czy tak? gdzieś medialnie się bardziej udzielał, czy w sensie na no, prowadził jakieś jeszcze inne rzeczy, bo miałem różne propozycje, Tam na niektóre się zgodziłem, na wiele, na wiele nie, czy brania udziału w wielu programach, w których mnie nie było, tak? a wiem jakie były popularne przez ostatnią dekadę, czy agenci, czy, czy, czy Asia Express, czy tańce z gwiazdami, czy, czy, czy inne. Także no, oczywiście czasami idziemy charytatywnie do, do jakichś programów i, i, i robimy pewne rzeczy. Ale to właśnie takie, które nie wymagają jakoś niesamowicie wieś, zaangażowania, bo, bo mnie nie kręcą rzeczy, które. Nie wiem, no, jadę do Azji, szukam taksówki i muszę znaleźć nocleg i, wiesz, i walczę z innymi. I kto pierwszy doleci, Czy no, jakby. Czy tutaj te żółki znikną. Zbycie... Za... Zbycie... Za... Nie, wolę zagrać w golfa i rywalizację, tak wiesz, to, jakby... to mnie kręci, tak? Albo nie, wiem, na... No ale powiedz jeszcze, a propos, bo skoro przywołałeś te, ten, te sytuacje, kiedy no, są ci też znani aktorzy e, lubiani dobrze robię pewne rzeczy ty, ale, nie, ale powiedz, nie jest to moje i, i, wiesz i ty no, nie się wiem w tym ile momencie ty że, że, tańcu, ale nie ale że się z gwiazdami tak. odczuwałeś nie nie mówię ale na przykład o, o, samo, o, o samo aktorstwo i, i, i granie w tych, w tych serialach w których wystąpiłeś nie odczuwajesz takiego stresu właśnie, no, że po prostu tego nie potrafisz. No nie wiem, no, no nie jestem aktorem, nie umiem. No tak, tak, jest. No jasne, że wieczorami, no, wiesz, wkuwasz ten tekst i mówisz, Jezus Maria, ja nie wiem, ja go nie grają. Ja go nie grają przez tyle tych tekstów. Ja mam tylko, wiesz, trzy, dwie strony czy trzy do opanowania. <grym grym grym> Jesus Christ. No wiesz, no, musisz, to trzeba mieć talent, tak? Albo improwizujesz, no ale już jak jesteś tyle lat, no to już wiesz, łatwiej czasami. Albo wiesz, znasz cały wątek, ale naprawdę wiesz, wejść w pewne role, wiesz, wycisnąć z siebie łzy, emocje i tak dalej. No to jest wiesz, ja nie dostałem tak ambitnych ról, bo albo wiesz, przeważnie są role takie, albo się kojarzyłem, że ja to ja, albo, albo że nie, ja to ja, ale, ale nie było jakoś, wiesz, no nie, nie grałem z jakiejś rozbitej rodziny, wiesz, ojca, który wiesz, ma. Wiesz, na planie jest 38 dni. No, przeważnie to były krótkie tematy i krótkie, jakieś takie gościnne wyjścia. Oczywiście prowadzenie programu, na przykład jak był na żywo, no to to jest wyzwanie, tak? Jeszcze jak nie masz promptera często, tak? No prompter jeszcze tu jakoś przykombinujesz, ale... ale było tak, że wiesz, masz publikę, to coś i nagle... No ale nie ma promptera, ale musisz wiesz, ale musisz powiedzieć to, to, to i to. Szansa, że zapomnę połowę z tego, nie? Ale spontanicznie jakby... Ale no, mówisz, powiesz coś, coś innego, Mariusz. Coś no. innego, no tak, ale co chodziło o ten tytuł, wiesz? o te, Kto był tym autorem, nie? No, ja... Także wiesz, no to, to nie jest jakby aż tak, czy prowadzenie programów e, czy, czy tych czy porannych czy coś, no wiesz, no ileś lat temu jakieś pan propozycje padały, no wiesz, to naprawdę jest wyzwanie, wiesz, wstawanie rano, prowadzenie, siedzenie, wiesz, bycie z tym widzem, tak, czyli nie do a o golfie możemy rozmawiać i golfa mogę grać do końca życia i mogę grać codziennie 8 godzin, tak, a a tu jednak to tak jak, tak jak Twój zawód, no wiesz, no trzeba się urodzić z pewną pasją i z pewną ochotą i z pewną chęcią i, i eksplorować i zdobywać. Ja chętnie wpadnę, chętnie coś zrobię, chętnie gościnnie, ale chcę mieć swoje życie, jakby to nie jest, to nie jest, to nie jest, jakby ta branża nie jest taka, z którą chciał wiązać, jakby przyszłość, że tak powiem. Ale powiedz mi, w Twoim życiu y, był albo jest stres? Miałeś taki moment, bo ty wyglądasz no na człowieka jednak wyluzowanego Nie, mówię, jest ja tak się stres ty... Czy. Y, czy... W swojej karierze, nie wiem, czy jak zmieniasz klub, yes, jedziesz yes. do NHL, stresowałeś się, wymiotowałeś kiedyś ze stresu? Nie, ale miałem kolegę, oczywiście, Cam Neely, mogę nawet powiedzieć, nie ma problemu. Hokeista. Sam o tym mówił: okej, jest to jeden z lepszych z Giazdorów, takich Boston Bruins. Dziś, dzisiaj jest w sumie chyba nawet prezydentem tego klubu, albo general manager na pewno, kiedyś prezydentem był. E, Prezesem w Polsce bardziej niż prezydentem klubu. E, no to on po prostu miał taki stres, że wymiotował. Pamiętam zawsze przed meczem słyszeliśmy w toalecie, tak? Miał taki stres. Ja, ja miałem stres. Ciężko czasami było zasnąć, tak? E, bardzo byłem sfokusowany. Powiedzmy, że masz wiesz, No, wieczorami grasz mecz, tak? W ciągu dnia trochę byłem nie do życia, że tak powiem, nie? Takiego wiesz i rodzinnego i z kolegami. No nie, ale przecież o może możemy się spotkać na lunchu, czy. Fogeret, nie? Zapomnij, wiesz. To jest między 14 a 16. Wyciszam się, zasłaniam zasłony. U szkolenia? Tak? Okay. tak. Przeważnie zasypiam. E, w stresie zasnąłeś? Nie, to jest taki, wiesz, to jest takie trochę czasami mocniej, czasami. Ale to wiesz, już później jest pewna rutyna. O której godzinie jesz, w, jakim, w jakiej kawiarni po drodze kupujesz kawę, wiesz, ile godzin przed meczem zjadasz ostatnią kanapkę, tak zwaną z bułka z masłem orzechowym i z bananem, tak? Bo to nie był wymysł Adama Małysza, tylko to po prostu się działo w sportowcy tak. Wiesz, lekko, ale żeby ta energia, ta energia była. także yy... Tak, nie, stres miałem, jeszcze, wiesz, największy stres jest jak ci nie idzie, tak, czyli trochę przeżywałem to w Toronto, słabo mi szło, w Montrealu, tak, miałem, miałem ciężko, no bo wiesz, próbujesz się przebić, walczysz codziennie na treningach, pokazujesz ale wiesz, że trener jednak, sorry, I like this guy better than you, wiesz, no, co zrobisz, tak, no, a czemu mi nie dasz szansy, no, wiesz, nagle czekasz, dobra, jest presja od, od, od dziennikarzy, tak, albo jest presja od kibiców, no ale nagle jak wygrywają i dobrze idzie, a ty siedzisz na ławce rezerwowych, no wiesz, no, co cieszy się z nimi, że no wygrywają, no, wiesz, że nie zagrasz tak? Wiesz, to, to są ciężkie tematy. I, I na tym polega Team Spirit, i wiesz, i, i, i drużyna, wiesz, i pytanie. Pytanie kluczowe jest, nie wiem, bycie, bycie na ławce rezerwowym w najlepszej drużynie, czy bycie gwiazdą i, i, i super graczem w jednej ze słabszych drużyn, albo w takiej, która nie wygrywa, tak? No też jest wiesz, pytanie bez odpowiedzi tak naprawdę i wiesz, co, co zrobić? Także. Ale stres sportowy, czy nie wiem, przed golfowymi zmaganiami, jakimś turniejem, to trochę mniej już z wiekiem, ale, ale bywało tak, że mi się śniły po prostu dołki, jak mam zagrać, jaki kij wziąć, wiesz, albo mi się śniło, że na, na lód mam wyjść, a, nie, a nagle nie mogę przejść przez bandę, wiesz, albo łyżwy nie mogę zawiązać. Ja mówię, Hej, let's go, let's go, na, na. musisz wyjść na lód, a ja tej łyżwy po prostu nie mogę zawiązać, wiesz, nagle się budzisz, wiesz, wiesz, Och, dobrze, że jestem w łóżku, nie. A miałeś jakieś swoje sposoby, jak sobie ze stresem radzić? Wiesz co, no, im więcej trenujesz, tym wiesz, no, dajesz siebie wszystko i mówisz, no, jak, no tyle, ile mogę się dać, to dam, tak? Nie no wiesz, to, to oczywiście, że. Jak już się kładziesz gasi się światło, to jakby no co no, liczysz chmury, tak? Barany, wiesz, no, to jakby no, jaki może być inny sposób? Tak? No, sposób generalnie ze stresem to jest, no musisz się czuć pewny, musisz wiedzieć, dobra, zrobiłem swoją robotę, tak. Jadę na ten mecz, okej, okay, mam. W, wiesz, w brzuchu się kręci wszystko, ale wiesz, wychodzisz, z ciałem, poświęcasz się, wjeżdżasz, że blokujesz strzały, tak. No, musisz robić inne rzeczy, jak ci nie wchodzą bramki, nagle a liczą na ciebie, że jesteś ofensywnym. Później, oczywiście, to się zależy wszystko, ile dostajesz, wiesz, lod, czasu na lodzie, czy wychodzisz w, w grze w przewadze i tak dalej, wiesz, no bo jak nie zaczynasz strzelać przez trzy, cztery mecze, szansa, że dadzą komuś innemu jakby kolej, tak, że ktoś za ciebie wejdzie. Także, no. Jeżeli pytasz, czy medytuję, czy uprawiam jogę i takie inne rzeczy, nie. nie. A bo sportowcy teraz. Albo to, czy biorę za alkohol się łapie, czy to też. Fale nie, nie, też nie. Sportowcy coraz częściej, i moim zdaniem to jest dobry kierunek, korzystają jednak z porad psychologów. No. Czy za Twoich czasów... Nigdy na nie pomyślałem, a, a to jest no, no ważne, tak, bo wiem, że wielu a. sportowców, tak jak mówisz, to robi i to jest coraz bardziej popularne. I szansa duża, że może bym korzystał. Grając teraz, jeżeli, jeżeli, jeżeli byłaby taka możliwość, tak, łatwiejszy dostęp. Oni też już są o wiele bardziej wyedukowani i wiedzą, wiesz, jak, jak, jak do tego podchodzić. I wydaje mi się, że, 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 są, że są psychologowie w, w klubach. Nie do końca się aż tak pytałem w tych tematach, bo to wiesz, może być indywidualnie, to nie Nie sądzę, że nie sądzę, że siedzi 26 wiesz, alfa gości. I, Przychodzi psycholog, musi Każdy jest inny, tak? Czyli myślę, że takie wiesz, sesje indywidualne mają, tak? Ale, ale, ale częściej myślę, że w sportach indywidualnych niż takich zespołowych oczywiście dani zawodnicy mogą chodzić, ale nie, nie na pewno nie wszyscy. A myślisz, że za twoich czasów, na przykład, gdyby hokeista angel poszedł, poszedł, poszedł do by psychologa był i, był i o tym mówił, ten... to, to, to byłoby to jakoś źle odebrane? Byłby, nie wiem, koledzy by się z drużyny śmiali z tego powodu? Nie, 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 ja, ja, ja bym się nie śmiał przynajmniej, e, y, nie, nie sądzę. No jasne, że znajdziesz zawsze wśród 26 w składzie, bo tylu zawsze jest, no wiesz, 20 wśród przybiera, tak. Zawsze masz kilku, wiesz, negatywnie nastawionych, albo takich, co są bardziej śmieszkami, albo okay. bardziej cię, wiesz, prowokują, albo bardziej cię, no zależy w jakiej grupie jesteś, czy w tych bardziej tych m, m, poukładanych, bardziej soft, <grym> czy tych bardziej, wiesz, nie zapomnij, że w drużynie też się to wszystko dzieli na singli, młodych, gniewnych, burzliwych, gwiazdy, starszych, mających rodziny, wstających rano, dzieci wywożących do szkół. Wiesz, to jakby później spędzanie czasu, wychodzenie po meczach, i pójście do kina, tak? Czy trzech kumpli, czy pięciu idzie do kina, ci, co są singlami, czy, czy wiesz, czy bardziej ci, co spędzają czasy z rodzinami, i mają trójkę dzieci? Wiesz, jakby to, to też wiesz, to dlatego. Dlatego często właśnie wyjazdy i obozy, to się też dzieje po to, żeby trochę jednoczyć te, te drużyny i spajać. A powiedz mi, dlaczego bójka jest tak ważną i tak dużą częścią y, hokeja? Bo no wiesz, jest spory kontakt generalnie na lodzie, tak? Często wiesz, wejścia ciałem, kijem, uderzenia, hakowania, wiesz, werbalne obrazy. Hamowanie bramkarzowi, nagle osypujesz go śniegiem. Wiesz, jakby jest sporo rzeczy, tak? Wejście ciałem, wiesz, bodiczek. No i to po pierwsze jest to dozwolone. Macie znaczy karalne. Ale znaczy każdy do... wie, że dostanie karę ta, za to, ta. Tak, Oczywiście w Europie jest inaczej, no bo jak się pobijesz, to ci wyrzucą z meczu, no dlatego jest ich tych jak mało w Europie. Są, są zejścia, starcia, jakieś tam wiesz, popychanki, czy jakieś po, po dwa ciosy, czy jakieś wiesz, rzucenie kogoś gdzieś tam. czy ale, ale masz karę meczu, tak? no nie, nie, nie każdy zawodnik chce. Wiesz, zaczął się mecz, 20 minuta, pierwszej tercji, ostatnia minuta i ty idziesz na karę i nagle nie macie przez następne 3 czwarte meczu. Tak? Plus jak idziesz na karę i coś bardzo przewinisz, mogą cię zawiesić na następny mecz. Także, no wiesz, W Europie jest trochę inaczej. Tak? W Stanach jest to zrobione w miarę fair, no bo jeżeli się bijesz, e, rzucić rękawice i, i ten ktoś też rzuci rękawice i jest pojedynek bokserski, no to, to dostajesz po 5 minut i później jest powrotem wracasz na lód tak? po tych pięciu minutach od siatki na karze. Także to jest zupełnie inaczej, to jest taka wiesz, część tej, tego show i tej dyscypliny. Na ciebie każdy mówi, a są trochę ustawki, na, trochę na niby. No, no, ustawki może są, ale takie ustawki, że jak jestem tawga i ty jesteś tawga i mamy swoją rolę w drużynie. Tak? Ja jestem tym policjantem, nie wiem, weźmy Krzyśka Oliwę i, i, i McCarthy z drugiej strony nie? i Krzysiek nagle podjeżdża, albo wiesz i mówi, ty, stary, ja muszę walczyć. Nie? Let's go. Wiesz, ja muszę, wiesz, przegrywamy 3-0, muszę zrobić swój job, wiesz, ja muszę zrobić swoją, swoje zadanie. On tak? mówi, ale mi się nie chce, Mówię, I don't care, I fucking drop the glove. No i, wiesz, i zaczyna jest pojedynek. Tak? Często, to, i to może być trochę ustawka, no bo oni przez 12 sekund rozmawiali ze sobą. Tak? Jasne, że czasami jest tak, że już wychodzisz na ludzi, już wiesz, że jeden tough guy stoi od drugiego, od, obok drugiego tough guy. Że się zacznie. Szansa, że się zacznie, tak? No bo to wiesz, nie, nie, stało, nie stanęło dwóch ofensywnych super graczy, wiesz, Paweł Burę versus wiesz grecki, tak? Wiadomo, że bójki tam nie będzie. A, a, a tu jak dwóch stanie, jeszcze zależy, wiesz, ty wiesz dobrze, jaki jest wynik. Albo wiesz dobrze, kto jak potraktował na lodzie fizycznie twojego kolegę, tak? No czyli wiesz, że się mu ta zemsta musi nadejść. tak? Czyli to jest też trochę fajne, bo bo z drugiej strony jest trochę też taki respekt, tak? no bo jeżeli ty potraktujesz mega brutalnie gwiazdę przeciwnej drużyny, to nie tylko, wiesz, bo w Europie mogę robić, co chcę, generalnie sędzia mnie obroni, tak? No bo nie ma, bój, nie ma wiesz, nikt nie zaryzykuje kary meczu. A tu wiesz dobrze, że na następnej zmianie szansa, że cię tak potraktują, albo po prostu ktoś zrzuci rękawice i cię zacznie naparzać. Na, na Także. Oczywiście, że są też reguły, bo jeżeli ktoś naskoczy na ciebie i cię zacznie uderzać, no to ten, kto wskoczył na ciebie, dostanie karę meczu, tak. Teraz już też nie ma tych bujek takich pięciu na pięciu, często, oczywiście nie, niedawno właśnie w wenajel był, ale takich dziesięciu na dziesięciu. No, że... Słyszałem, że tam był ostatnio taki mecz, który wszystkich zawiesili. No, wszyscy że, ukarani. Że, no bo, że wiesz, że wpadają na lud, są kary finansowe i tak dalej, już nie ma tak jak kiedyś, że cała drużyna wyskakiwała na całą drużynę, wiesz, także to, to się pokończyło. Te kary finansowe jednak są i te, tą dyscyplinę podnieśli inaczej, ale, ale te bójki to jest część. I z drugiej strony stare, no czasami w warsztawie grać, się denerwuje, albo w karty, tak, już byś chciał komuś przylać. No zdarza się, tak ten coś próbuje przykombinować albo w, czymkolwiek, w cokolwiek robić, tak. Mówisz, na polu golfowym się, chciałeś, się komuś się na... chciałeś komuś przylać? się chciałeś komuś To się zdarza, jeżeli ktoś ci zagra piłkę na przykład na plecy, tak, że nie, nie poczekał chwilę, aż ty, no, jak wygooglujesz na YouTubie, wiesz, bujatyki na polu golfowym. Pełno jest i, i wiesz, przeważnie jest jakiś alkohol, wiesz ale i tak dalej, ale to są dwie różne grupy. Rzadko kolega z kolegą, tak? To po prostu z inną grupą grający, którzy cię nie znają, albo którzy cały czas na ciebie napierają, albo Ty cały czas na nich czekasz i już nie masz siły, i mówisz, wreszcie, puśćcie nas, tak? Bo to też na tym polega ta zielona karta. Że Ty wiesz, jeżeli za wolno grasz, jest szansa, że możesz puścić gości, którzy grają za Tobą szybciej tak, i tak dalej. Także te walki po prostu się dzieją, bo to jest naturalna rzecz i oni naprawdę się biją. Bo ja widziałem kumpli wiesz, z łapami rozwalonymi, wstrząs wstrzą, wstrzą, wstrzą mózgu, wiesz, po, połamane nosy. Po prostu jak się leją, to się leją tam, już na, na niby się nie leją. Marusz, a dlaczego oni uprawiają hokej, a nie boks? No, dlaczego bo, też oni dobrze, idą? bo też dobrze grają w hokeja, tak? bo dobrze jeżdżą na łyżwach. No to jest to jest po prostu masz, na tym polega hokej, że masz dwudziestety. 26 gości, 20 na lodzie, a kilku z nich jest twardziele, połowa z nich super gra w defensywie, następna wiesz, 30-40% gra zajebiście w ofensywie. No jakby no musisz stworzyć tą drużynę z balansem, tak? czyli musi być na tyle twarda, na tyle techniczna, na tyle ciężko pracująca, na tyle dobra technicznie i szybko jeżdżąca. I jedyne, pierwsze, co zawsze mówią na każdym training camp i każda drużyna, że musimy być najbardziej ciężko pracującą drużyną w tej lidze. Kto się nie zgodzi z tym? Masz jakiś problem z tym, że chcesz, że, że masz najciężej zapieprzać w tej lidze jako zawodnik? Nie, trenerze, mi się nie chce najciężej zapieprzać. Aha, dziękuję ci bardzo. Wiesz, tak by We gotta be the hardest working team in this freaking league. No wiesz, każdy mówi, yeah! Wiesz, jakby. Okej, okay. no, każdy to powie z 32 różnych, tak? No ale rozumiesz, na czym już zaczyna? To już sama ta adrenalina wychodząc po takim spotkaniu jest zupełnie inna niż układanie meczu taktycznego czy dobieranie kijów do grania w golfa. Tak, to jest w ogóle inna bajka. A taki, który się specjalizował głównie w bójkach, czyli był do ochrony tych gwiazd, ma szansę zagrać w meczu gwiazd? No wiesz, są zawodnicy, którzy grają super, strzelają bramki. No raczej nie. Nie, okej, okay. żeby tak skrócić nie możemy nad każdym <noise> pytaniem. Ale są zawodnicy, którzy potrafili brać jakby sprawy w swoje ręce. Nie? Tak jak był kaczuk, czy był, wiesz, czy był Adam, Adam, Adam Deadman, Tylko wiesz, no, dla Adama się skończyło w Kolorado tak, że po prostu dostał kiedyś bombę i, i spadł kask mu spadł, i wiesz, rozciął sobie prawie głowę. I to był jego ostatni mecz hokejowy, tak, bo już miał takie bóle głowy i taki wstrząs poważnym mózgu, że nie był w stanie kontynuować kariery, także na tym polega też ta cała zabawa, dlatego może ochroniarzy, że ci co mają strzelać bramki, Jaromir Jagr, nie wiem, owieczkim czy inni, Owieczkin, przecież też gra twardo, tak? Ale no nie mogą sobie pozwierzyć, jak, jak, jak tough guy sobie złamie rękę i go nie ma, no to następny wchodzi tough guy za niego, który bije się podobnie, tak? A ten co strzela bramki i złamie rękę przy bójce czy palec. No wiesz, no ciężko za Messiego zastąpić następnym Messiem, tak? czy, czy lewego następnym lewym, rozumiesz, tu jest ta różnica. A takich, wiesz, tam dobrze jeżdżących na łyżwach, ciężko pracujących, twardo grających i zrobienie wszystko dla twojej drużyny, jest kilku, co się dobrze bije, tak? I zawsze możesz ich takich dokoptować. Na tym to też polega, dlatego oni też cię protekten. Nie dlatego, że ty się boisz bić, jesteś miękki i się zaraz popłaczesz. Nie, no każdy. Będąc tam już, jakby każdy i tak przetestował bicie. Tak? Każdy się musiał bić lepszy gorszy. Okej, okay. grecki też miał swojego ochraniarza, ale, ale też nie był, wiesz, to, to, to coś musi mieć w charakterze. No, Mięcy ludzie raczej nie, nie trafiają tak? znaczy, Pytanie, co to jest miękki? Jestem miękki albo wrażliwy, no, nie, jakby nie, nie mówimy, że jest ktoś wrażliwy, że ktoś jest, wiesz, może popełnić samobójstwo po karierze, bo też się tak zdarzało, tak? Że nie dał sobie rady z, z głową, ale co był miękki, nie, no, nie możemy już, wiesz, te czasy się zmieniły. No, nie, nie tylko ten, co jest miękki, mam może mieć problem psychiczny, tak? Także, ale no jakby patrząc na historię meczu gwiazd, no nie, nie było typowo znani twardziele, że najlepszy twardziel widzę z automatu ma mecz w meczu, znaczy miejsce w meczu gwiazd, no nie. Czy dla ciebie akurat mecz gwiazd to jest takie najfajniejsze wspomnienie z NHL? Eee... No to było wiesz, dla ciebie, najbardziej to było taki... dla ciebie takie potwierdzenie tego, że, że fajnie robię swoją robotę i. No tak, no jest to docenienie, no wiesz, no dostać się na sam szczyt, jakby personalnie wybranym być wreszcie świata wśród tych najlepszych gwiazd, bo wtedy akurat ta koncepcja była Ameryka Północna versus reszta świata, tak, North America versus The World. No i wiesz, i, i, i to oczywiście, no, czy miałem lepsze mecze, i czy miałem. Czasami mecze, gdzie miałem większą radość i byłem bardziej dumny, nie wiem, na Igrzyskach Olimpijskich czy na Mistrzostwach Świata, bo jak masowaliśmy do grupy A, albo jak graliśmy w playoffa i strzelałem hatryk trick i wiesz, pokonywaliśmy drużynę. Oczywiście, że większe emocje i wiesz, i jakby inna zabawa, ale to było takim zwiększeniem, takim wiesz, no bo tam ani iść się później, nie, nie jeździsz na maksa już później, ani nie grasz jakoś na 100%. Trochę się to teraz pozmieniało, bo już. Przy okazji, że nawet w meczu gwiazd grają o milion dolarów, tak? I trochę to pozmieniali te, te całe układy z tym, z tym meczem gwiazd, ale, ale kiedyś po prostu to było takie do, docenienie zawodnika i, i było coś wyjątkowego. No, wiesz, 150 dziennikarzy z całego świata, tak? wiesz, porobione boksy na wywiady, godziny podpisywania różnych gadżetów, wiesz, przychodzisz na trening w sobotę, a nagle jest pełna hala 20 tysięcy osób, tak, czy 23, wiesz, trenujesz bez kasku jeszcze w tamtych czasach, wiesz, jest jakby pełen show. Później po południu, wieczorem masz wiesz, ten skill competition, czyli pokazujesz swoje umiejętności karne, strzały do celu, wiesz, kto, naj, kto najmocniej uderzy krążek, kto najszybciej przejedzie lodowisko, kto najszybciej zrobi slalom jakiś. Wiesz, ludzie tym się pasjonują. Dzień później, niedziela, mecz, już jakby sam mecz, tak? I, i ta cała otoczka, i wiesz i, i granie, nagle się obracasz, a są najlepsi na świecie, tak? wiesz, To jest inne, inne, inne jakby. Inne przeżycie na pewno. Fajnie by było, jakby jakiś polski hokeista doświadczył jeszcze e, czegoś takiego. Może nawet nie tyle gry w meczu Gwiazd, bo to jest kolejny krok, ale przynajmniej <grym> awansu tak. czy, czy występ, wystąpienia w lidze Jasne, NHL. Fajne. To jest Jasne, według Ciebie. Fajne. Realne. E, Okej, okay, realne wiadomo, jest. Natomiast pytanie tak. E, szczerze? No szczerze, w ciągu najbliższych kilkunastu lat. A kilkunastu, dobrze powiedziałeś, bo już powiedział w kilku, to pewnie to, 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 to nie. Ale kilkunastu tak, bo tym bardziej, że nie wiem, czy masz. Będziesz zadawał takie pytanie, co teraz się robi. Podejrzewam, że tak, ale właśnie teraz, już za niedługo, cały czas działamy z moimi przyjaciółmi. Wojtek... To Stowarzyszenie Sport 7 tak, działa. Wojtek Kacz, Andrzej Kacz. Andrzej Kacz, świetny kiedyś przecież bramkarz, który zatrzymał słynny, na słynnym meczu na spotków Związek Radziecki w 1976. Wojtek Kacz i Darek Garbocz. Też olimpijczycy, moi przyjaciele, to, 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 to praktycznie od dziesięcioleci. Z Darkiem Garboczem wychowywałem się jako już 9-10-latek graliśmy, graliśmy wspólnie. Z Wojtkiem się poznałem później, bo akurat jest z Katowic. No, prowadzimy stowarzyszenie i, i już od teraz mamy jubiliszową dziesięciolecie turniejów, w Czerkawski Cup, ale wcześniej działaliśmy, już mamy kilkanaście lat działalności. Szkolenia instruktorów, lodomania, czyli spotykania z dzieciakami, aktywowanie do, do, do ruchu, no przeważnie do, na lodowiskach i na, i na granie w hokeja. Tak? No, nie, nie, nie idziemy w... W góry i biegamy z nimi, tylko, tylko robimy jakby zadania na, na lodzie. także yy, I widzimy, widzimy, jest, jest kilka, kilka dzieciaków, kilku dzieciaków naprawdę tak utalentowanych, tak dobrych, że ja nawet w pobliżu nie byłem w wieku tam 7, 8, 9 lat, wiesz, na takim poziomie, jak oni są, tak? Oczywiście, że na świecie gdzieś tam są podobni, tak, ale, ale, ale no, mam nadzieję, że. Czy jeden, czy drugi, jeden ma 11, 12 lat, drugi ma tam chyba 13, 14. Że, że kiedyś będziemy je oglądać. Mam nadzieję, że następni jeszcze gdzieś cały czas będą. będą. Bo, tobie, to, czy... bo to musisz być, podejrzewam, wyjątkowy. Wiesz, no wydaje się, że pytanie, kiedy było łatwiej, tak? Czy teraz, jak jest otwarty trochę świat i, wiesz, są, jest internet i możesz wysłać filmiki i działają menadżerowie, wiesz, no. Ja w 89, czy 90 nie miałem pojęcia. No, wiesz, pojechałem na mistrzostwo Europy juniorów i nie wiedziałem, wracając z tych mistrzostw Europy, że nagle to wszystko odmieni moje życie. Tak? Bo akurat mi super poszły te mistrzostwa, Strzeliłem kupę bramek e, z Niemcami chyba siedem nawet w jednym meczu. I wiesz, że nagle wszyscy obserwatorzy, nawet nie wiedziałem, że tam siedzą, nawet się to nie stresowałem, tak? Jeden nagle wpisuje mnie do Notesa i do Notesu, i draftuje mnie Boston Bruins, bo później z nim po, po iluś latach rozmawiałem, mówiłem, byłem na tym mistrzostwach. a wow, co ty robiłeś? Patrzymy na listę, a tam jest tak. Tam był Jaromir Jak pierwszy, chyba w punktacji kanadyjskiej. Później był Paweł Bure, Też dwie super gwiazdy hokejowe. Nagle trzeci jest Czerkawski, nie? What the hell this guy fucking doing there? Ale on dopiero Szwedzi, później coś dalej Czesi tak. Chociaż wtedy chyba Słowację, bo. E, i, I, no wiesz, i to otworzyło i nagle wracam... Na szczęście już mieliśmy telefon, bo chyba trzy miesiące wcześniej udało się mamie załatwić telefon, żeby był stacjonarny w mieszkaniu w 91, tak? Nie każdy miał wtedy e, i kolorowy telewizor <grym> w takie czasy. kilka dni na testy, nie? no wiesz, no to po prostu to ci odmienia nagle, że nie no jasne, ale jak? No musicie się udać do ambasady, musi to, masz zaproszenie z drużyny, wtedy i wtedy, ale kurczę, ale ja, 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 ja tak wtedy pamiętam, kurde, ale w, ten, w tym terminie ja mam zgrupowanie kadry, nie? I ja wiem, no mam nadzieję, że mnie zwolnią, przecież się ucieszą. Słuchaj, tu był nawet problem, taki zadzwonił, no mój tata tam akurat zadzwonił chyba i mówi, no że ma ryż do że na testy, a trener mówi, no, no już nawet nie chcę mówić kto, no nie wiem, jak się spóźni, to nie wiem, czy pojedzie na te mistrzostwa świata. No ale on nie jedzie na wczasy, na Majorkę, <grym> tylko jedzie po prostu trenować w szwedzkiej drużynie. Goście pucharu Europy zdobyli w zeszłym roku. Czy coś jest nie tak? Mhm. No tu musimy się na naradzić i tak dalej, wiesz, czy to dobrze wygląda dla, dla innych, jak on przyjedzie, wiesz, pięć dni później na zgrupowanie, wiesz, ten, to nieksuje atmosfery, tak? W drużynie. No, oczywiście ja miałem 19 lat, młody junior, wiesz długie włosy i tak dalej, no, wiesz, jakby to był gość, może, a wiesz, oni też. I to był też taki moment, że wtedy, wiesz, dwa lata jeszcze wcześniej, no na szczęście w 1991 się tam pozmieniało chyba, na szczęście, wiesz, dwa lata wcześniej, przecież zawodników w ogóle nie puszczali, jak nie mieli 28 lat, tak. Dopiero mogłeś wyjechać. Wiecie, wiesz, związek łask łaskawie ci podpisał zgodę na wyjazd. Tak? Kiedyś było chyba 32 lata jeszcze, zachęcia gruta, wiesz, Andrzeja zabawy i tak dalej. Że to były, wiesz, Wiesia i Obczyka, tak? Że to były te czasy, dlatego, wiesz, sportowcy uciekali po prostu z kraju, tak? No, Wjeżdżali na jakieś zgrupowanie, ktoś im dawał super warunki i możliwości, jakby, pracy i działania, i no, wiesz, mówili tam najbliższemu koledze, albo czasami nawet nie mówili, żeby tamten nie powiedział innym, tak? Żeby go jeszcze nie zawinęli za nim on zostanie. I, i po prostu, nawet też ja miałem kupę też szczęścia przy okazji, a propos, jakby talentu, pracy i tego, wiesz, jak tam się później wszystko działo, tak? A powiedz mi, bo ja jakoś najbliżej jestem z piłką ręczną i z piłką ręczną byłam przez większość mojego życia związana i często nawet we współczesnym handbalu zdarzają mi się takie sytuacje, zawodnicy, poważne nazwiska. Mówią, że na przykład jak zmienia się trener, na przykład jak do Kielc kilka lat temu przyszedł trenować Talandu i Szebajew, wielkie handbalowe nazwisko, to część zawodników tamtejszej drużyny mówiła mi, że Karpio, no my się musimy od nowa uczyć piłki ręcznej. On nam pokazuje coś z, zupełnie, o czym my nie mieliśmy świadomości, a to byli gracze, którzy w drużynie Wenty zdobywali medale Mistrzostw Świata. Czy ty, zmieniając, wyjeżdżając z Polski, Szwecja, no ale później jednak przede wszystkim NHL, to był dla ciebie hokejowo, już nie mówię oczywiście o całej otoczce, ale czysto sportowo, inna dyscyplina sportu, czy jednak, czy jednak yy, aż takiej różnicy w samym hokeju ty yy, nie odczuwałeś? Uważam, że w Polsce był dużo wyższy poziom niż w NHL. Nie to, to. Wiesz, to, było naj, to było najgorsze pytanie, jakie mi zadawano, bo przyjechałem ze NHL nagle, wiesz, po tam, kilku miesiącach, znaczy po sezonie. Jaka jest różnica między NHL a Polską Ligą? Od czego mam zacząć wszystko? Oprócz tego, że tu jest lód i tu jest lód. I mamy kiję. A ty, przepraszam, okay. angielski już znałeś wtedy nie, dobrze, wiesz, nie? nie? No nie ile jeszcze mamy czasu, i, żeby nie zanudzać ludzi, ale wiesz, samo poznanie języka, już wyjeżdżałem do Szwecji, znałem jedno słowo, tak? Czy dwa, no Gut, nie. No, good, nie? Mhm. Bo to było najważniejsze, by powiedzieć zawsze, że jest, że jest, że jest, że jest, bro. Że jest ok, że jest broń. No i teraz z reklamy pewnej firmy szwedzkiej wiemy, że tak polsko, znaczy że dziękuję polsko, tak? Także to było tak i, i broń. Eee, dziękuję i dobrze. Ale, ale nie, to w ogóle, to wiesz, o tym możemy następne wiesz, minuty na, na rozmowę mieć, bo, bo to jest po prostu wiesz, przepaść. No, tak dlatego też rozmawiałem, że teraz młodzież na języki, inaczej się wyjeżdżaj, inaczej się już posługujesz, inaczej. Wtedy przychodziłem, wiesz, chodzi do szatni z 26 chłopaków, zawsze mówię 26, bo tyle jasno. Jak zgrupowanie, jest, czasami jest 40-50, jak przyjeżdżałem na kampy do Edmonton czy do Bostonu, to było po 70 na, na dzień dobry, tak? No i z tych 70, później po trzech tygodniach zostaje ta 26, chyba. nie wiem, czy teraz już nie piątka. No i, i e, no ale też nie chcesz być na ławce, tylko chcesz być w tej top, wiesz. No ja, jak będąc ofensywnym, zawsze tak naprawdę każdy mówi, a no to masz. E, Spore szanse, jak jest 25 w drużynie. No tak, ale ja rywalizuję z, z trzema, tak? Wiesz, pierwsze trzy, pra, 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 right wing, pierwszych trzech prawoskrzydłowych. Przeważnie muszę się znaleźć w tych pierwszych dwóch, tak? No bo ofensywnie, żeby się wykazać, że nie mogę grać w czwartej piątce, bo szansa jest mała, że po prostu jakby oni mają do czwartej piątki już innych, inny profil zawodnika, tak? A nie mój, ofensywnego. Także wiesz, tak naprawdę to jest, wiesz. A wiesz, że tych ofensywnych na prawym skrzydle jest pięciu, sześciu niezłych. Na tym kampie i ty musisz być te top 2, top 3, wiesz, żeby zagrać w przewadze na PowerPlay i tak dalej. Także stary to było rzeczywiście, no rzeczywiście była przepaść, tak. Samo to, że przyszedłem na pierwszy trening, nie wiem, letni i nagle, a nie, no nawet jak przyjechałem na testy, no to wiesz, przychodzę do tej szatni wiesz, tu zostawiasz buty, nie? Tu, dy, tu dywan, tu herb klubu, tu po prostu wszystkie kije poukładane. Nagle mówisz, ty, ale tu nie śmierdzisz w tej szatni. Przecież ostatnie 12 lat cały czas śmierdziało, że wiesz, pralki, owoce, kawa, banany. Holy świetnie. Ja? Znaczy się na lud nie wyszedł. Rozumiesz? Już jesteś w szoku, tak? No, powiedziałeś całej tej otoczce, no, ale no sorry, no, ale to jest jakby, no siedzisz tam, później się przebierasz. Wiszą worki z, z numerem twoim, woreczek, wiesz, w środku świeża, świeża bielizna, tak, którą zostawiasz, których masz trzy pary takiej, zostawiasz, wiesz, prana jest codziennie, przynoszona, wiesz, wychodzi z szatni, wszystko jest powieszone idealnie, jak przychodzi na drugi dzień, tak? Wszystko wisi wiesz, tak jak powinno być. No u nas dopiero to dowiedzieliśmy się nie, jakoś tam x lat temu, tak? Ale wiesz, i, i to wejście na lód, wiesz, ta te jakość tego lodu, jakoś tego treningu. Samo to, że ja nagle przychodzę, wiesz, i, i koledzy siedzą, no teraz nie mam jak tego pokazać, ale wiesz, naciągają na przykład nogę i, na, i, wiesz, i siedzi tak, nie? Taki, no, no, co mówię, no, chory jest czy coś? Ja, ja jogę jakoś pewny no, Strecik. Wiesz, kto słyszał o strecingu w Polsce w 91 w marcu, tak? No nie ja. Rozumiesz, no wiesz, Nagle stoi, wiesz, pod ścianą i trzy, wiesz, nie, nie to, że to, to... No, dobra. A, let's go, nie? <grym> tak, tak. I przychodzisz 15 minut przed treningiem. Minimum godzina przed treningiem, wiesz. Grają w piłeczkę, wiesz, na, na dwa uderzenia grają. Ale nie, że biegają, po, tymi się tam podcinają. Po prostu podbijasz, kto jak najdłużej utrzyma piłkę, wiesz, między sobą, I tam rywalizujesz. Idą na siłownię. Rowerek stacjonarny w szatni jest, nie? Nagle jeden, drugi, trzeci. Holy shit. Znaczy, nagle... A już nie mówię Nigel, No wiesz, przyjeżdżasz, nagle, wiesz, hymn, nie? A to nagle na hymnie, wiesz, wszyscy, po pierwsze. Różnica jest taka, że w Stanach Zjednoczonych te emergency exit, nie? czyli wyjścia takie przeciwpożarowe i tak dalej, jak w Polsce. Znaczy masz nagle, masz lodowisko, masz pleksę, masz wokół pleksy, chodzisz sobie i masz jakby przerwę i dopiero są trybuny. Nie? Czyli zobacz, jak ten widz jest daleko od, tak naprawdę wiesz, od tego show tak? A tam po prostu było tak, że, siedzia, że, że była pleksa i za pleksą siedzą ludzie. tak? Czyli ja tu wjeżdżając w bandę, ty widzisz po prostu, ty, ty, walisz, bice, ty w ogóle tak. wiesz, no to, jest, to jest tylko różnica tego, wiesz, tej szyby, tak? Także to w ogóle, i, i wiesz, nagle walą przy hymnie, nagle wiesz, ta gra, te wejścia ciałem, to lodowisko trochę mniejsze, tak? Po pierwsze w NHL było. No wiesz, jak jeździłem w ten Boston, wiesz, były Boston Garden, czy, czy w Toronto, czy w Ottawie, no po prostu te lodowisko było tak małe, że ja na pierwszym treningu, jak oddałem strzał, na bramkarza i wiesz, zawsze jeszcze patrzysz, co się tam wydarzyło i odjeżdżasz w lewo na przykład, robisz łuk, nie? No to wjechałem w bandę, nie? No bo było 3 metry, było bliżej banda, była, no całe życie wjeżdżałem i nigdy nie wjechałem, wiesz, jakby już było, tak było ciasno, po prostu. Eee, no wiesz, i tą umiejętność tych graczy, tak, i, i ta szybkość podania, i po prostu ta, ta jazda na łyżwach. No i nagle masz, wiesz, gwizdek i trener tłumaczy ćwiczenia, a ty... fakt e Fak, dobra, muszę stanąć ostatni w kolejce, tak, no bo... Hmm. Musisz zobaczyć, co się dzieje. tak no, Oczywiście on tu rysuje, ale on tu zrobi krzyżyk, tam zrobi kreskę, tu zrobi coś. No i później wiesz, no musisz codziennie jak szkoła, codziennie język, codziennie wkuwanie, siedzenie przy słowniku, codziennie tak, słuchanie lokalnych stacji telewizyjnych, radiowych. Po jakim czasie poczułeś się dobrze? No, wiele miesięcy potrwało. Pierwszy wywiad dałem jak chyba, Pierwszy wywiad dałem w telewizji szwedzkiej po chyba pięciu, sześciu miesiącach. No wiesz, no ten wywiad nie był tak jak teraz, tak? Był wywiad 4 minuty czy pięć, no wiesz, ale byli pod wielkim wrażeniem, że rozmawiałem po szwedzku i rozumiałem pytania. One były proste, oczywiście, jak, jak, jak jest twój dzień, jak spędzasz dzień, co się dzieje, jak tam w Polsce, czy tęsknisz, co sądzisz o drużynie. Wiesz, takie. No, w hockey very good. Wiesz. Mówię teraz oczywiście po szwedzku, nie będę po szwedzku. Do Stanów jak już jechałem, wziąłem 60-70 lekcji takich prywatnych. Żeby cokolwiek, jakby wiesz, by tam być już lepszym. Bo już no, wiedziałem, z ci... czym się to jest. No właśnie, i w tych Stanach już tak. Kiedy czułeś się komfortowo? <laughs> Czy to była kwestia tygodni, miesięcy? A może no, sezonów? to są bardziej miesięcy, ale wiesz, no sezon, ja zawsze ten Nie ja, ja, zawsze ten sen. Zawsze ten za Polską, to, to, to naprawdę było mało takich sezonów, że jak wyjeżdżam, jest, wyjeżdżam już. Nigdy nie chciałem wyjeżdżać. Po prostu za każdym razem, no były może dwa, trzy takie, że a już jadę, już nie mogę się doczekać. Zawsze było, a, już się kończą wakacje, jak szkoda. Znowu muszę jechać, wiesz, zajść w ciążę, dziewięć miesięcy urodzić i wrócić. Mniej więcej no. dziewięć miesięcy, 10 miesięcy mnie nie było, wiesz w kraju, tak, za każdym razem. Także. E no to, to zawsze trwało. Oczywiście, że już byłem bardziej doświadczony, starszy, znałem języki, to wiesz, to była chwila, że no nie, no przecież muszę jechać tak. Mam kontrakt jeszcze na te dwa lata. Wiesz, no, cisnę, 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 cisnę. Jadę. No, wiesz, mamy, 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 mamy plany, wiesz, musimy to wygrać, playoffy i tak dalej. Wiesz, jakby no, masz całe, no, całe, całe lato się przygotowywałeś, trenowałeś, wiesz, jedziesz tam na testy, to jest też różnica, tak? No bo w Polsce w Polsce miałeś treningi, trener codziennie, tak, wiesz, letnie na przykład, i jak on się obracał, to niektórzy tam już przestawali ćwiczyć, no bo już nikt ich nie widział, nie? Albo jak szedłeś biegać, wiesz, krosy, to połowa szła na skróty i robili pompki, żeby impuls trochę podskoczył i dobiegwa, dobieg, dobiegali do tych, co prowadzili, tak? A, bo bo też myśleli, i... że oszukują tylko trenera, a nie kolegów z drużyny, prawda? A najlepiej, bo w kolegów z drużyny wszyscy kryli, tak? Tak, no bo to nic się nie podkapuje, tak? Tam gdybyś tak zrobił, w NHL, to. Tam się tak wydarzyło. Kiedyś yy, nie wiem, próbowałeś mógł coś. Zkami. Nie, nie, chodzi o to, nie, że oszukiwałem, tylko. Coś się powiedzieć w playoffach. Nie, w playoffach yy, Kiepsko nam poszły pierwsze dwa mecze i poszliśmy na, na imprezę. I yy, no wiesz, znaczy na imprezę, no poszliśmy na jakieś piwo, tam, wiesz, no get together, wiesz, no musimy hmm. przegadać w następnym medzie za trzy dni, tak? No wiesz. Nie to, że idziesz na imprezę jak w Polsce, że tam woda woda. Nie pił wódki po pierwsze. No, to badlajty, lighty. Cross lighty nie, nie, problemu, nie, nie nauczyłeś ich tego nie, zwyczaju? Nie. nie. Znaczy, nie roz... takiego pomysłu? Rosjan nie trzeba było uczyć, bo oni tam par razy odpłynęli, wiesz, z tym, ale, ale nie, no teraz i Kanada i Ameryka nie. nie. No, tam później już jakieś drinki wjechały po jakiejś, ale na początku powiem, no, że no, tu przeważnie było piwo, tak? Piwo w butelce i chłopaki to już wypijali po kilka i. Ehm. No i te butelki oczywiście są mniejsze niż te półlitrówki, ale, ale no i jakby nie, nie wchodząc w szczegóły. No i wiesz, i, i, i ta impreza się trochę przyciągnęła i pamiętam, że jeden z kolegów chyba został du, du, długo dłużej, nie? I słuchaj, na drugi dzień trener go wzywa i mówi, co tam się wczoraj działo, nie? bo kręcę jak go dobrze znałem. I on mówi, no nie, no co wczoraj robiłeś? Nie? A on mówi, no, o której wróciłeś do domu? No, przecież się czuć alkohol od ciebie, nie? A on mówi, słuchaj, normalnie? To jest coś zawieszony. I wyrzucony z klubu. Ale dam ci szansę. Ten następny mecz pokaże, czy jesteś mężczyzną, czy, 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 czy chłopakiem. I czy masz. kochonec, czy nie masz? Zobaczymy, jak będziesz walczył. I za co Słuchaj, ten gość po prostu tak zapieprzał następnym meczu. On tak dał z siebie wszystko, że to był jego najważniejszy mecz na świecie. Tak? I oczywiście dobrze wyszło, wygraliśmy ten mecz, jakby sprawa się rozeszła po kościach, ale widzisz, ktoś podkablował. Ktoś powiedział, że on nie chce mieć. on nie Kapitan stał i powiedział: panowie. Kurwa, macie jeszcze trochę czasu i za chwilę możecie balować przez miesiąc na, wczas, na wczasach, tak? Teraz jest ten moment. Nie ma prawa nikt wyjść i się, wiesz, i osłabiać nasze szanse. Bo ty, wypijając ten alkohol, osłabiasz moje szanse, że ja kiedykolwiek zdobędę Puchar Stanleya, tak? I wygram ten mecz. Jest inne podejście. A wiesz, w Polsce wtedy było, jak ty popiłeś tam dwóch, cztery... O nie, no oni są twardzi, cool, nie? Popili, nie? może nie możemy nikomu... Wiesz, jakby... I nagle, wiesz... I to nie, że nagle skoczyli na kapitana, albo na Trząd drużyny powiedział: nie, nie, no, miał rację. Fucking bullshit, wiesz. Ty nie, ty nie masz prawa tego zrobić, żeby, bo ty osłabiasz całą drużynę, nie siebie. Jak chcesz, to powiedzieć, że generalnie nie chcesz grać w tych a i możesz iść i pić everyday. Wiesz, także inne zupełnie podejście, tak? i mentalne, i, 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 i drużyna, i, i czyli nie, nie, nie tylko różnica na lodzie, że tak powiem. No. A ty uważasz, że alkohol jest, albo był problemem polskiego sportu? No niektórzy mówią, że z alkoholu nie mieliby trzeciego miejsca na świecie <laughs> w piłce na przykład. Ale no wiesz, no przecież pamiętam te czasy, stary. No jak jechaliśmy autobusem do Nowego Targu na mecz i wychodziło się na siku po drodze w 89. Ja miałem wtedy 17 lat, a starszyzna miała dużo więcej, no bo przecież byli koledzy, co mieli po 35, 32, 28 wtedy w drużynie. Tak? Nas było tam kilku juniorów, może jeden, jeden, dwóch, przeważnie byłem najmłodszy. No i wiesz, i nas trzech idzie normalnie się wysikać na lewo, a osiemnastu idzie na prawo, tak? No ale dlaczego na prawo? No bo wszyscy jeszcze jarają przy okazji z autobusem, tak? No wiesz, no no. I czy. Alkohol... Przyjeżdżali na obozy w 80 latach, zawodnicy to, to zakładali ortaliony, wchodzili na rowerach do sauny, żeby zbić 5 kilo, tak? żeby mieli miesiąc, żeby się przygotować do sezonu. Teraz, jak przyjeżdżają wszyscy miesiąc przed sezonem, to są mega fit, wiesz, i mega w gazie, i, i już masz testy, i już od razu idziesz na ostro, tak, i już treningi na maksa, i, bo wszyscy już w sierpniu na lodzie byli w swoich krajach i, wiesz, i trenowali. Także po prostu wszędzie się pozmieniało, nie? To, że w, Pol w Polsce pili, nigdzie nie pili, tak? No, wiesz, no we Francji, w Związek Radziecki, no Czechy, no co myślisz, co, nie pili wtedy tam, no Finlandii nie pili, Szwecji nie pili, no wiesz, no pili tak, tylko wiedzieli kiedy, wiedzieli ile, może mniej, może nie było tej wódki, która ci katowała. Słuchaj, nawet w Stanach mi trener opowiadał w Ben Angel, Butch Goring, nie, nie będę ukrywał, bo to wiesz, fajny trener i do dzisiaj komentator e, akurat Islandersów, komentuje wiesz, jako, jako ekspert. To mówi, Mariusz, wy to w ogóle żeście coś dziwni jesteście, bo wy zaczynacie idzieć na kolację, zaczynacie od wina, później przechodzicie na drinki, później jakieś whisky i do trzeciej nad ranem czy czwartej balujecie, później jeszcze wiesz, no, jedni tak, inni nie. Szukacie dziewczyn do, 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 do towarzystwa jakiegoś na przykład, tak jako tam zawodnicy, bo no, jak wychodzą młodzi chłopcy, wiesz, po 24 lata i mają parę złotych i są singlami, to dlaczego nie? Tak? On u nas było inaczej, u nas się piło. Po treningu szło się na lunch, zaczynało się o 14, piłeś do, do 19, jadłeś kolację i szedłeś spać. Jak ja wstawałem o 7 rano na trening, byłem ok. a wy jak się kładziecie o 6 czy o piątej, no to wstając na dziewiątą, na dziesiątą na trening, to jesteście do dupy. No wiesz, jakby, to nie to, że nikt nie pił wtedy, a w Polsce pił. Po prostu piło się inaczej, ja wiesz no. a ty myślisz co, jak Pittsburgh w 90. latach zdobywał Puchar Stanleya, to to i nie pili. no Oni po prostu byli tak dobrzy, że ich było na to, żeby grać w karty do drugiej nad ranem, tak? I, I wypić, nie wiem, po cztery piwa czy pięć piw, czy osiem. I na drugi dzień wygrać 6-1, tak? Z przeciwnikiem z Detroit na przykład, wiesz? No, to, 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 to Takie czasy były. Co najbardziej szalonego zrobiłeś w swojej karierze sportowej? <laughs> o oh, szalonego... <laughs> Albo inaczej, jest coś, za co się wstydzisz? Teraz rzeczywiście, a, no bo to szalone, wstydzisz. Okej, okay, nie, nie. To nie ale, musimy Nie, wziąć, nie koniecznie, no ale wiesz, to, to też e, ciężko. Och, teraz mnie zaskoczyło. No, ciężko mi w... żeby wpadło do, do głowy coś takiego, ale, ale. Jak coś było, to rozumiem, że chyba nie chcę o tym mówić. Ale, <głos> okay, <głos> ale nie, nie, no wiesz, no, by, były różne ciekawe jakieś. Czy, czy po sezonie, jak jechaliśmy z kumplami, wiesz, przyimprezować na, flory, na Florydę i, Rozumiem, że bawić się potrafisz i, i lubisz. I, i, no i wiesz, jak, jak masz kumpli fajnych i, i da się coś tam, wiesz, zatańczyć lekko nogą, niekoniecznie w tańcu z gwiazdami, to, to tak. Znaczy no, <laughs> my też mieliśmy fajne czasy, no nie zapomnij, bo to... Jednak tamte czasy były trochę inne, że wiesz, no nie każdy cię nagrywał cały czas, nie, nie wszystko no nie wiesz, by było mediów społecznościowych nie, nie, nie było tych telefonów. No. Jasne, że tam wiesz, plotkarskie gazety czasami się coś tam wiesz, trzeba było uważać. Tak jak chociażby Tomasz Brolin, na przykład z Szwecji, który wiesz, też w meczu Gwiazgrał w 1994 roku, Szwecja zdobywała chyba brązowy medal, piłkarz. Pamiętam, jaki miał, no miał, miał. ciężki okres, bo wtedy już w Szwecji te media, wiesz, te brukowce już coraz więcej pisały, te kolorowe wtedy wchodziły i tam gdzieś zrobili mu zdjęcie z drinkiem jakimś albo z jakąś dziewczyną, z drinkiem na przykład przed meczem jakimś, tak, albo albo dzień po meczu. Później się okazało, że on jednak wiesz, miał kontuzję nogi, ale z, wiesz, no i, i nagle sprawa się ciągnęła, ciągnęła, ciągnęła wiesz, to ale, ale w większości, to wiesz, było w miarę, w miarę bezpiecznie, a że było wesoło czasami. No musiałeś wiedzieć kiedy, tak? No bo przecież jednak, wiesz, to, to jest fajny okres, zobacz, dla sportowców każdy mówi, nie, nie powinni, nie mogą. Nie". Jasne, że trzeba wiedzieć kiedy, ale z drugiej strony, jak nie mogą, no wiesz, no, robisz to, co uwielbiasz, tak? Jesteś w tym dobry, zarabiasz fajne pieniądze, jesteś młody przede wszystkim, czyli wiesz, no kiedy? kiedy? No jak pójdziesz na emeryturę, już miał 40, 50, no, wiesz, no bo w biznesie jest trochę inaczej, tak? Albo wiesz, nawet w dziennikarstwie, czy, czy, czy nie, wiem, jesteś lekarzem, no, wiesz, no zdobywasz doświadczenia, zdobywać doświadczenie, to jest lepsze. No dużo jesteś lepszy, mając 48 lat, niż jak miałeś 22, tak? bo jesteś żółte A u nas nie jesteśmy lepsi. My nie, jakby możemy być lepszymi ludźmi, tak, albo inaczej patrzymy na świat, ale, ale ja nie dźwigałem więcej ciężarów, niż, niż, nie dźwigam teraz więcej. Nie będę silniejszy teraz niż kiedyś, nie będę sprytniejszy niż kiedyś, nie będę szybszy niż kiedyś. Często jak w biznesie, wiesz, pracowałeś, pracowałeś, nagle no, ludzie, wiesz, po 40, no dobra, jestem nowy, tak, schudłem, wiesz, lepiej wyglądam, chodzę na siłownię, jestem coraz silniejszy, mam lepszą kondycję. No ja nie będę miał lepszej kondycji, obojętnie co się wydarzy w wieku 50 niż miałem w wieku 23, tak. No, ale jesteś I, mądrzejszy, jesteś i, bardziej i doświadczony. O, no, jesteś, mówię o życiu, tak, a. ale czyli jakby wiesz, no i, i teraz zabroń tym, tym, tej młodzieży, tak, tym młodym ludziom. Nie wiem, spotkać się, wypić, pójść na dyskotekę, coś porobić, wiesz, wyżyć się, tak, no to, to trochę jest, wiesz, no to jest tak jakby część życia, no jedni oczywiście wolą bardziej docisnąć pedał gazu, inni mniej, ale, ale to też nie powinno być aż tak piętnowane z jednej strony, oczywiście nie przed meczem, nie przed ważnymi treningiem, nie jakiś, wiadomo są różne afery i są różne, różne rzeczy się wydane, dzieją, tak, Takie chociażby w reprezentacjach młodzieżowych, ale... Ale pewne rzeczy można, wiesz, no, można też trochę inaczej na to spojrzeć. Rodzice zawsze cię wspierali? To była zawsze taka twoja. To tak. był taki twój pierwszy przystanek szukania wsparcia no. i pomocy? Tak, no ja jestem, wiesz, jedynakiem, także, także. Wiem, że mama już wyfigurowe ci kupiła jako pierwsze, tak? Nie wiedziała, że, wiesz, po prostu marzę o hokejówkach. Mówię, że no męskie ci kupiłam, no, chłopięce tak zwane, Czyli białe dla dziewczyn, czarne były dla dla chłopaków, no, ale, ale rzeczywiście tak, no, poczekałem później następne 2-3 tygodnie. Moja kariera została opóźniona <laughs> przez to, że mama zakupiła złe łyżwy, które nie było w ogóle łatwo znaleźć w 80 roku, bo przecież no, nie wchodziłeś do sklepu i nie wybierałeś spółki, ani, nie, 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 nie googlowałeś na internecie i wybierałeś. Także no, to dopiero po jakimś tam znajomy, znajomy i syn, syn wiesz, ktoś tam wyrósł, ktoś coś wiesz, tam jechały z Poznania czy skądś. Ale yy, tak, rodzice byli wsparciem na pewno, ojciec, 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 był taki twardy, twardy, twardy. Krytykował? Tak, był krytyczny, twardy, pilnował, dyscyplina. Mama oczywiście też, ale mama była, by, pękała, jak już miałem wyjeżdżać, albo a po co tam w ogóle jedziesz do tej Szwecji, a nie lepiej jednak w Polsce, wiesz, i popłakała się i schudła 10 kg i w ogóle tęskniła, tak? No jakby, wiesz, dla niej to było stanie z dzieciakiem, który dla niej jeszcze był dzieciakiem, tak? a ja mówię, mama, no wiesz, no. To jest moje marzenie, chcę wyjechać. Też płakałem. Czasami, jak się budziłem rano, mówię: Fuck, nie lepiej wrócić, wiesz, i być najlepszy w Polsce i chodzić z dziewczynami na randki, pić kawkę w krawiarni, i chodzić do kina i mieć super kumpli cały czas. I nie musisz języka uczyć jeździć metrem, i przebijać się z lepszymi od ciebie, i walczyć z chłopakami, którzy mają tatuaże i którzy są mistrzami świata. I nagle musisz pokazać, że ty się łapiesz z nimi. I i musisz być z nimi kolegą, wiesz. Nie, nie, no, wiesz, to, to nie było tak, wiesz, budzisz się nagle na kimś tam, wiesz, to, to, to nie jest tak, że przyjeżdżałeś, dostawałeś najlepszą willę z basenem i wiesz, i drivera swojego, wiesz, płacili ci za. Wiesz, jakieś miasto poza, poza Sztokholmem, miasto poza Sztokholmem, jakaś dzielnica, wiesz, poza Sztokholmem, metrem trzeba było dojeżdżać, wiesz, oczywiście miałem samochód, ale trzeba było płacić za parking wtedy po raz pierwszy, w Polsce stawałeś, gdzie chciałeś tam. Jak stanąłem, pierwszy raz pojechałem do miasta, jak wróciłem, to miałem. 80 dolarów w mandat za wiesz, 91 zaparkowanie, tak? Bo zastanąłem, wiesz, nie wiedziałem, że trzeba tam zapłacić, że nie w tym miejscu, że tu nagle była żółta kreska, że tu jednak nie, nie było 10 metrów do pasów, tylko było 7 i już jest mandat 100 dolarów. Wiesz, jakby, wiesz, jak ja mam tak co drugi dzień płacić mandaty i wiesz, nie wiadomo, ile będzie kosztować, no rzeczywiście tym metrem będę dojeżdżał, tak? Także wiesz, szkoła, wiesz, wchodzę do szkoły, tak? I mówię, nie, no fajnie, wreszcie po polsku trochę porozmawiam, tak? No, że jest tam Mariusz Krzykowski, że jest tam lekcja, nie? No i przychodzi, mówi, to jest with me, nie? Ja mówię, a możemy po polsku? No, ja mówię, excuse me? Ja mówię, no po angielsku, myślałem, że ja po angielsku rozumiem. Ja mówię, polisz, no. no? No, no, Native, wiesz, Swedish, tak? Siadasz z kobietą, mając 19 lat i ona, i ona cię ma nauczyć języka, a ona nie rozmawia ani słowa po polsku. I od czego zaczynasz, nie? No, że ona nie może z tą rozmawiać i powtarzać, jakby nawet samo powiedzenie, powtarzaj za mną, nie wiesz, co ona mówi do ciebie, tak? Uh, what do you mean? Like, okay, so let's speak English. Well, my English is bad. No, wiesz, jakby, fuck, ona otwiera ci książki dla niemowlaka, wiesz, z obrazkami, telefon, this is the phone, this is the, this is the car, this is... Repeat, please. No i wiesz, no, wiesz, no, wiesz, no, wiesz, i takich 300 lekcji miałem, tak? 300 lekcji. 278 chyba dokładnie. Po każdej telefon do, do domu właśnie? Do mamy, do, do ojca? Jaki telefon? Mówiłem ci, listy pisałem. Jaki telefon? Mama miała telefon, tylko za drogi były. Raz w tygodniu dzwoniłem, w soboty. Umawialiśmy się tam o 13.30, tak? chyba, że na wyjeździe mecz miałem jakiś na, na inny dzień. Nie, nie, wiesz, za drogo było. It cost too much. Ja nie przyjechałem zarabiać. O, przyjechał no, jeden z najlepszych junior w Polsce, jeden z lepszych w Europie. Damy mu wszystko. Oczywiście ja zarabiałem, ale nagle miałem do, dostałem 13 tysięcy koron wypłatę pierwszą. Ja mówię, ale czekaj, przecież jest 8200. Dzwonię do menedżera, co się stało, nie? No jak no podatek? A jaki podatek? A w Polsce nie płacicie podatku? No w 80 nie. nie. Samcie się jakby. No ale ja myślałem, że jest 13 tysięcy koron. No nie, no, jest 8. A, jeszcze podatek musisz zapłacić za ten samochód, co dostałeś, bo to jest jakby podarunek, z którego trzeba zapłacić... Stary, to... Okej, okay, no, 8 tysięcy było fajnie, bo, bo było dwa razy więcej, niż mogłem zarobić na kopalni, nie, będąc zawodnikiem, tak, ale ale, ale... ale... to są te rzeczy codzienne, które się zderzasz i wiesz, i... I ja po nocach jeździłem czasami samochodem z mapą i patrzyłem, gdzie są zjazdy, w jakie tunele i wiesz, jakie skrzyżowania, żeby później w ciągu dnia, jak skorki no, zaczynają, wiesz, jest pełno ludzi na, na mieście, żeby wiedzieć, jak dojechać. No bo nie, nie włączałeś nawigacji, dowieź mnie na lodowisko, na globę, na arenę albo dowieź mnie tu. I później nagle, jak zawoziłem kolegę na trening, ja mówię, ty, ale. Skąd, skąd ty pamiętasz? Jak, jak, jak wiesz, jak przejechać? Bo na drugi koniec letni trening taki najechaliśmy na, 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 na taki stadion, gdzie trenowaliśmy wiesz, fitness, siłownia i tak dalej, taki był ośrodek wiesz, przygotowawczy. I on mówi, ty, ale raz się tam wiązuję, skąd ty wiesz, że tak wiesz, że tam można tak dojechać. Nie? Oczywiście, no ja mówię fajnie po polsku, ale to, to nie było łatwo się też z nim dogadać. Też był stres. Siadasz siadasz z Orto Blooms, mistrz świata, mistrz, 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 wiesz, jeden z lepszych obrońców w Dürgarden w 1991. I on chce być nice guy, bo on mieszka niedaleko, chce ci pomóc, ci pokazać i tak dalej. No i wiesz, jedziesz tam 40 minut na ten, na, na, na ten do tego ośrodka i cztery zdania z nim zamienisz, pięć. No wiesz, nie jesteś w stanie nie rozmawiasz, tak? A is your English? Uh, you my heart, you my soul, love me tender. I, I, I know a couple songs, wiesz, but... Uh, tak, tak. Słuchałem trochę Backstreet Boys i wiesz, paru innych, ale nie do końca się dogadamy. Czy Modern Talking, wiesz. No. Czyli wnioskuję, Mariusz, że dla ciebie nawet trudniejsze było to wejście do Szwecji, do Ligi Sz Szwedzkiej, niż do NHL. No tak, bo już w NHL, jak byłem, to już, już trochę, tam trochę tam bardziej, wiesz, piłka już jakby obrosłem, więcej tak. mięśni na karku, że tak się powiem, i, i ogólnie, i, 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 i wiedziałem, że dałem radę tam i byłem, byłem też w Meczu Gwiazd Szwecji, ale o tym się już jakby nie mówi, zdobyliśmy Puchar Europy przecież z Julianem sztokom. Grałem naprawdę, wiesz, niezły hokej i w, i w Hamar by do dzisiaj rekordy nie pobite i, wiesz, i w, i w Dürgarden, wiesz, tam jeden z lepszych <laughs> ofensywnych zawodników. Także, no, no, plus ten język, bo jak ja przyjechałem, to i po angielsku już lepiej i, i to było też niesamowite, no bo, wiesz, ze Słowakiem się dogadałem, z, z Czechem się dogadałem. Z, z Roskim się tam dogadałem, a było akurat, tak? Był Joseph Stampel, jeden z lepszych też w moim wieku, 72 rocznik e, zawodników. To on trochę mnie wziął, tak? Wiesz, bo on już tam grał rok, nie? No to mnie wie, zawiózł na... Wiesz, to też inaczej zupełnie było. Normalnie w Europie to jest coś, to jest trochę za rękę prowadzone, tak? No masz ten sam garnitur z emblematem drużyny, masz, wiesz, wożą ci autobusem na ten, i wspólny lunch, autobus na lotnisko, czy autobus na mecz. Tu ci mówią o której godzinie, a tam wiesz, po treningu mówią OK, see you guys at two o'clock at the airport. Ja to się what do you mean, How do I get there? Fucking doesn't Spyta się kogoś. <laughs> o, e, Józef, to... możesz mnie zawieźć, bo ja nie, wiem, gdzie z lotniska, ale to nie lotnisko Logan Airport, wiesz, bo Bostonie główne, tylko jakieś takie, wiesz, private jets tam startują gdzieś w Republic się nazywało, wiesz, 40 minut od lodowiska, tak? My to jak robimy? On mówi, nie, normalnie, mamy taką procedurę, idziemy na lunch do tej knajpy, później bierzemy samochody, zawozi, wiesz, jedziemy tam. Bo później jak lądujesz o drugiej nad ranem nagle z Montrealu, no to wiesz, każdy bierze samochód i każdy jedzie do swojego domu. I teraz jest pytanie, przylatujesz tam, no na razie mieszkałem w hotelu, a później ci mówią, okej, okay, po 30 dniach załapałeś się do drużyny jako młody zawodnik. I oni ci mówią tak, okej, okay. bo oni ci płacą za hotel, nie? I oni ci płacą na moment, powiedzą, że już możesz się wyprowadzić. Czyli jesteś w drużynie, możesz się wyprowadzić, szukaj sobie mieszkania albo domu. I mówię, okej, okay, uh, Mariusz, you, you can find your place now. Find your place. Zadzwonię do menedżera, bo akurat w Bostonie był, tak? A ja ty, Neil. Oni mi powiedzieli, że już się mogę wyprowadzić z hotelu. A gdzie tak. mam się wyprowadzić? <laughs> no, nie, no musimy zadzwonić do real estate jakiegoś i zacznie szukać mieszkania jakieś, albo, wiesz, jakiegoś domu, żebyś. Wiesz, nie, nie było, że przyjeżdżasz w tym mieszkaniu, to mieszkanie proszę jest kluczyki, dla Proszę, tu są kluczyki. I tu tak. jest samochód. Ach, ten OK. Płacą ci brutto. Z tego, wiesz, podatki ci zabierają, szukasz sobie mieszkania. I teraz tak, ale gdzie? W centrum. A, może w centrum nie, bo w centrum tylko gracie mecze. Generalnie trenujecie poza, poza miastem 30 minut, a lotnisko jest, wiesz, 40 minut w tamtym kierunku. No to jest pytanie, czy bardziej chcesz być bliżej, wiesz, practice arena, czy, wiesz, game arena, czy No bo wiesz, często, jak na tym lotnisku to lecicie, prawda? Ale, wiesz o co Także następny temat, wiesz, tych tematów jest tysiące, tak? Także to jest, to była taka szkoła, że powiem ci na koniec, czy bym chciał ją powtórzyć od nowa i mieć teraz 18 lat? To golf byś wybrał? Nie, są, nie, nie ale mówię ci, to jest naprawdę, to, jest, to, to się fajnie o tym opowiada, tak? Mamy trzeba być, ale ale naprawdę to jest fucking hard, wiesz, to jest, to jest ciężka, boista droga, walka, praca, ale myślę, że jak pogadasz z każdym sportowcem to mniej więcej to ci powiedzą. Ale raz jeszcze wybrałbyś hokej, czy, czy jednak... Nie, no hokej to jest, hokej. Wiesz, to jest taka, hokej to jest taka miłość, miłość, ale czy mógłbym być, czy, czy bycie w meczu gwiazd, hokeja... Czy bycie w, w Ryder Cup w golfie, a, i, tu mnie, i tu mnie masz. <grystanie> nie wiem, no, ale ciebie znaczy, wiesz, no tu jest wiesz, no, z drugiej strony, czy, czy bycie piłkarzem w Barcelonie, Glewy, no, też nie jest złym pomysłem, tak? A w, a w piłce, a w piłce, a w piłce jak grałem, jak miałem tam 15-16 lat, mieliśmy swoją drużynę. Byłem zawsze królem szczelców na, w naszym mieście, wiesz, w tych drużynach. Pamiętam z Glewiczem, jak mieliśmy rywalizację. No i też dostałem zaproszenie do Trumpkarzy w GKS Tychy, tak? Ja bym nie no, jak hokej, hokej to no w ogóle, wiesz. Kto potrafi, no wojeździć w tym mieście. No tylko kilku kilkudziesięciu gości. A powiedz, czy każdy obecnie grający hokejista Polak w Polsce do tego, żeby zagrać w NHL? No jasne. Każdy ma swoje marzenia, każdy ma cele. Ale wiesz, no jak, jak siądę tutaj z Grzesiem Pasiutem, który jest jednym z lepszych w Polsce zawodników, taki. I niestety miał pecha, bo on był w Szwecji, kiedyś zaprosiłem go do, do takiej drużyny, można powiedzieć, sąsiedzkiej, bo był Durgaardenstock, a on był ojko, ojko mówią w Szwecji na to, na a, I, i miał pecha, bo był dwa dni tam i w trzecim dniu miał zerwał pachwinę. No i wiesz, i ten menadżer mówi, Mariusz, wiesz, no wiesz, kurczę, Grzesiek, mega talent, mega super gość, wiesz, no, ale, no, sorry. ale zło, wiesz, no, teraz go nie będziemy, wiesz, leczyć, niańczyć, no niestety musi wrócić do Polski. Niestety już później do Szwecji nie trafił, tam trafił do innych drużyn i tak dalej w innych krajach, ale wiesz, kto wie, wiesz, takie momenty i czy Grzesiek Paszu marzy o najdziel? no nie marzy, bo już ma swoje lata, już wie, że już jakby ma mniej grania niż, wiesz, zostało, niż 30 plus, tak już nawet nie wiem dokładnie, nie patrzę bo ile ma lat, ale tam powiedzmy koło 35 i wiesz i... Ale czy są młodzi, co mają po 22, no marzą, tak, ale też znają swoje realia, tak? no, Czy może jednak jakaś niemiecka liga, czy może się do szwedzkiej uda, czy może słowacka jest całkiem niezła, czeska, wiesz, no, czy, czy, czy fińska, no, Szwajcarii nieźle, wiesz, no, z te ligi naprawdę wiesz, i tam można już naprawdę zarabiać niezłe, niezłe pieniądze, tak? Tylko że oczywiście, że powinni marzyć. Muszą mieć cele i, i przynajmniej ci nastolatkowie powinni zapieprzać ostro, żeby dążyć do celów, i może kiedyś im się uda. Słuchaj, wybacz, wścibskość mm. na koniec, ale ja oprócz sportu interesuję się też trochę kinem. Ten świat Hollywoodu mnie, 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 mnie kręci. Chciałbym kiedyś jakąś galę oscarową odwiedzić, czy A, przeżyć. Poprowadzić. No, znaczy, o, poprowadzić, to by było e, super. I chciałem cię zapytać... Ale bo... tam jest paru komików niezłych. Chciałem cię zapytać... E, I można dostać też w zęby. Tak, tak. Albo z, z przynajmniej, tak. 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 E, chciałem cię zapytać, bo e, twoja była żona Izabela Skorupka była aktorką i zagrała... No, w... Głośnym filmie w jednej z serii James'a Bonda. Czy poznałeś ten świat Hollywoodu, poznałeś gwiazdy Kina? No, że ślicie i na polu golfowym, Tak, tak. Co... Ale, 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 ale wtedy wcześniej? Tak, no wiesz, był, był, jakby aż tak blisko tego nie było, no bo wtedy ja byłem też w swoim, jakby w swoim żywiole, w, świecie, swoi, tak? w swoim graniu. Także, no, oczywiście byłem na planie Jamesa Bonda wtedy w, w Londynie. Pamiętam, jak grali, poznałem Pierw Brosnan i jego żonę. Tak. Miałem przyjemność być na, na, na ślubie Dolfa Longrena. Okay. Co też było fajnym, fajnym przeżyciem do dzisiaj. Go czasami widzę w filmach. To, to Śluby jest, to się... i weselu rozumiem. Śluby też, tak? wesele, tak. I tak. ale podobno na to było, wesela? No właśnie zupełnie inaczej. Był tam praktycznie był ślub, wesele, później dobra impreza, super jedzenie, super restauracja, ale dosyć szybko się jakby za, wiesz, zakończył temat. I pamiętam jeszcze, że poszliśmy gdzieś do jakiejś do jednej z lepszych takich knajp w, w, w Sztokholmie i wracając o trzeciej czy czwartej nad ranem jeszcze hot dogi kupowaliśmy po drodze. Czyli to nie było tak, że wiesz, tak jak u nas... Że się na jak tak. z Emilą mieliśmy wesele, ślub, wiesz, po prostu jedzenia, że ludzie już nie, nie mieli gdzie tego wkładać i już byli na jedzenie, a nagle o dwunastej z powrotem, wiesz, zimna płyta, czy ciepła, czy wiesz... Yy, jedzenia, no wiem, jedzenia, wiem. Jedzenia, no po prostu... U nas jest trochę za dużo tego, nie? Aczkolwiek wiesz, byli. Teraz kolega mówi, że był u takiego Amerykanina w Polsce, wiesz, też super, wszystko wystawne i tak dalej. Ale mówi, Mariusz, to jedzenie jakieś takie było, no nie, no wiesz, ludzie przyjechali z Ameryki, nie, oni, oni muszą poczuć tą polsku, polską gościnność, wiesz, to, to jedzenie, to wszystko. Także wiesz, no, dla niektórych jest ważne, dla niektórych mniej ważne. Ale, ale no tak, oczywiście, że, 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 że bywało tak, że, że gdzieś tam bywaliśmy, czy, czy, czy spotykaliśmy. I, chocia, I chociażby nasz polski Hollywood, no bo przecież też jak brałem udział w różnych tematach, czy w różnych galach, czy, czy w różnych filmach, to, no to, dalej, to miło, miło było poznać naszych, 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 naszych aktorów. Także... A z niektórymi grasz w golfa właśnie, prawda? A z niektórymi tak, czasami grywamy w golfa. Także, yy, no, by, oczywiście Liznałem, byłem. Tak jak powiedziałem, nie jest to łatwy temat też, tak? No też trochę... Jak, jak, jak Julia odwiedzałem, bo Julia córka nasza mieszkała przecież w, w Los Angeles i mieszka do dzisiaj, to, to jak ją odwiedzałem, no to często mieszkałem na, 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 na tych głównych ulicach LA, tam, Boulevard, wiesz, mm -hmm. Sunset. I, 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 I też widziałem, wiesz, pamiętam, to był ten moment 98, chyba 8, jak robi Williams przyjeżdżał i próbował promować swoje, swoje nagrania, piosenki, tak, i, i, i tak naprawdę szedł barem, tak jak ja niedaleko i go nie poznawał, tak? No bo... Wiesz, on był znany w Anglii, był znany w Europie, z Take That i, i wiesz, i, i ze swoich piosenek, ale tam jeszcze był nie do końca znany. tak? Także to, 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 to było widać. Eee, no i wiesz, jak kiedyś byłem u Wojtka Fibaka na, na urodzinach, jak przyjeżdżał. Stefanie Seymour, czy, czy Robert De Niro, czy, czy inni, wiesz, Roberta De Niro, tak? Było przyjemnie, także... No, w, a w, w, ale ta, tylko tak, czy czy coś Nie no, się cały tak? wieczór byliśmy jakby na, na urodzinach u Wojtka, tak, no, jakby wiesz, no, w pięknej willi, wiesz, przy zachodzącym słońcu, przy oceanie, na Long Island, akurat nie miałem daleko, także <laughs> najpierw byliśmy na, na meczach na US Open tenisowych, a później, później celebrowaliśmy jego urodzinę, także, także no... By, tak, no, bliznąłem. Czy jestem jakoś mega podjarany tym? Nie. Dalej ten goł kręci. Mariusz, jesteś, bo tak powierzchownie może ocenia, ale wyglądasz na szczęśliwego człowieka. Czy jesteś szczęśliwy Jest tak, no, fajnie się rozmawia, fajnie się wspomina, z tą zawsze się fajnie rozmawiało, także tak, generalnie tak. Mój syn, mój syn Dzieli moją pasję, uwielbia grać i w, w golfa i, i nie, nie sądziłem, że golf będzie tym takim głównym tematem, bo, bo no wiesz, jako ojciec sportowiec, były zawsze, wiesz, mój syn był aktywny, czy to była piłka, czy tenis, czy, e, czy koszykówka, czy na hokej chodził przez 6-7 lat, e, łyżwy, narty, wiesz. Także no, zaszczepiałem go różnymi dyscyplinami sportu. Okazuje się, że. Zakochał się w pewnym momencie w koszykówce, tak jak moja córka też reprezentowała wiesz, high school, liceum, grała w kosza. Ja, ja, ja kiedyś grałem w koszykówkę wiesz tam w trzeciej, w czwartej klasie podstawówki i reprezentowałem też naszą, naszą, naszą szkołę, ale, ale nie sądziłem, że ta koszykówka będzie ważna. I, ale no wiesz, koszykówka wiąże się tak, a ile ma wzrostu, a jaki wysoki i tak dalej. No wiesz, co no z tego, że jest wysoki na swój wiek, jak nie jest super, ekstra wysoki, żeby, wiesz, konkurować teraz z dzieciakami, co mają 14 lat, a mają 1,87 m, czyli wiesz, czy 1,90 m prawie, tak? I od kilku miesięcy rzeczywiście wrócił do tego golfa i, i gra super, w, właśnie reprezentuje szkołę w, w, na Long Island, wiesz, w high school i, i to, jest, to jest fajne, że, że dzieli mi te pasje i no, zobaczymy, może, może jemu się uda. Co chcesz jeszcze w życiu zrobić, osiągnąć, przeżyć, doświadczyć? Wiesz co, nie mam jakiejś specjalnej ambicji, po prostu żyć w miarę... Szansa, że wiesz, jak już żywo będzie studiował i będziemy mieć trochę więcej lat ze swoją żoną, to myślę, że sporo czasu będę spędzał tam, gdzie jest cieplej. Eee, ma to sens. Ma to sens, tak. A u mnie podwójny. no bo będę po prostu na polu golfowym dosyć, dosyć częściej, bo wiesz, no niestety jak zima przychodzi, to jak, wychodzę, jak jadę na driving range, no pola są zamknięte, jak jest zmrożone, zmrożone granie. Zmrożona ziemia. Jeżdżę na driving range, jestem przeważnie sam, albo jest jeszcze jakiś ktoś z Korei, <grybujesz> jakiś fanatyk i, wiesz, i, i uderzamy te piłki. Ja po prostu moje ręce już są mega zmrożone po pół godzinie. No to, to wiesz, no jednak myślę, że, że te, te ciepłe na emeryturę kraje jakby najbliżej 60 e, mogą, mogą się sprawdzić. Ja na driving range teraz nie jadę, ale czas naszą rozmowę już zakończyć. Pan Czerkawski, <grybujesz> dziękuję Ci bardzo. Dzięki Mi.